Idea spotkania i idea tego, żeby w ogóle rozmawiać o tym, jak Wrocław PL zmienić, wzięła się stąd, że po prostu ten Wrocław PL trzeba zmienić. I to, jak on funkcjonuje. A dlaczego trzeba to zmienić? Ano choćby dlatego, że widać ostatnio bardzo mocno w komunikacji publicznej we Wrocławiu i w komunikacji społecznej to, co wszyscy widzimy. Widać w badaniach, widać w diagnozie społecznej to, że jako społeczeństwo chcemy bardziej angażować się w życie miasta. I wydaje mi się, że warto o mieście mówić w takim terminie, który nazywa się, ładnie mówiąc, multimodalnością. Tak, pewne dyskusje, które dzieją się w mieście dziś, one powinny mieć swoje rozszerzenie także w sieciach wirtualnych, w internecie. I wydaje mi się, że to jest trochę przyszłość serwisu i to, jak on powinien funkcjonować. Dlatego też te spotkania mają doprowadzić do tego, żebyśmy poznali zdania ludzi tak naprawdę tworzących miasto, ludzi aktywistów, też urzędników, ludzi, którzy chcą zaangażować się w tą strukturę internetową, żeby poznać, jak ten serwis powinien wyglądać, bo to zjawisko jest dosyć mocne i my musimy jakby, przetwarzając ten serwis, trochę na to pytanie odpowiedzieć. I teraz taki cytat, który gdzieś sobie znalazłem, który mi się wydaje, że jest bardzo istotny, to to, że internet i ta komunikacja jest bardzo silnym narzędziem tak naprawdę w procesie dyskusji o mieście, bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że każdy z nas, każdy obywatel dzisiaj ma przy sobie potężną broń, sobie to tak nazywam bronią demokratyczną i partycypacyjną, a tą bronią jest smartfon i telefon komórkowy. Bo proszę zwrócić uwagę, że dziś obywatel, mieszkaniec, wszyscy chcą brać udział w dyskusji o mieście i mogą. Bo wszyscy dzisiaj jesteśmy coraz bardziej podpięci 24 godziny na dobę do sieci i wszyscy na co dzień tworzymy komunikację i narrację o mieście. I teraz z punktu widzenia jego urzędu, my się tego musimy nauczyć troszeczkę potrzeb. Proszę zwrócić uwagę, że rewolucja internetowa, to co się dzieje, to jest bardzo młode zjawisko. Dlaczego? Dlatego, że sam internet ma raptem 20 parę lat. To, co nazywamy mediami społecznościowymi, ma lat ledwie 10. I o ile niektórym łatwiej jest się nauczyć tych technologii, tak, takie duże organizacje jak urzędy, jak instytucje publiczne muszą się tego dużo bardziej jeszcze nauczyć. I myśląc sobie o tym tak naprawdę, jak taka dyskusja o mieście w internecie powinna wyglądać, można wyjść od różnych narzędzi PR-owych, tak, takich komunikacyjnych. To jest taki przykład kampanii prowadzonej gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie po prostu wklejają za pomocą żółtych karteczek, czyli takiego typowego myślenia projektowego, to, w którą stronę chcieliby, żeby miasto zmierzało. Ale to jest trochę taka jakby zabawa, trochę taka zabawa w angażowanie, tak? Bo jeżeli mówimy o partycypowaniu i zmienianiu miasta, to jest to proces o niebo głębszy, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiać w części drugiej, o czym jeszcze za chwilę. Bo jak ja sobie myślę o tym, jakie funkcje powinien spełniać taki nowoczesny serwis i platforma internetowa, to pierwszą podstawową rzeczą, która przychodzi mi na myśl, jest to, że powinna odpowiadać na zapytania mieszkańców. Powinna być funkcjonalna, powinna być zaprojektowana pod potrzeby. Dzisiaj tak naprawdę wszyscy szukamy tej formuły, w jakiej powinien funkcjonować Wrocław.pl, w jakiej władza powinna komunikować z mieszkańcami. Natomiast pierwszym punktem wyjścia, od którego powinniśmy rozpocząć, jest użyteczność. Tak? My jako osoby, które są odpowiedzialne za budowanie serwisu, który dostarcza wiedzę dla ludzi, dla wrocławian, powinniśmy zacząć myśleć o tego, jak ten serwis powinien być użyteczny. I tak naprawdę na to, odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać. Bo jak ja sobie myślę też, jak mówimy o platformie konsultacyjnej, tak, i o takim gorącym temacie, który ostatnio rozgrzewa tak naprawdę i media, i rozgrzewa opinię publiczną we Wrocławiu, jest dialog społeczny i partycypacja. I jak to powinno wyglądać? I na razie to, co wiemy, to jest trochę to, co podglądamy, co się dzieje w innych miastach na świecie. Dla mnie takim dobrym przykładem, który wielokrotnie już w różnych miejscach pokazywałem, jest miasto Melbourne, które jak pokazuje na przykład, jak rozmawiać o przestrzeniach i planowaniu przestrzeni publicznych, ono nie nadaje interpretacji, nie narzuca swojego jakby narracji, jak się powinno o tym rozmawiać. To, co powinien dostarczyć w tym modelu serwis, i taki jest tu przykład pokazany, to są dobrze obrobione dane. Jak dostępne dane, kiedy informacje o tym, co się dzieje w danym miejscu, tak, jaka jest tam struktura społeczna, o planach zagospodarowania, o przeszłości, przyszłości, o zmianach demograficznych, te dane są pokazane w sposób przejrzysty, czytelny, transparentny. Co więcej, są dostosowane też do dzisiejszego odbiorcy. Co to znaczy? To znaczy, że w dużej mierze są zwizualizowane. Bo wszyscy mówimy o tym, że żyjemy w kulturze obrazkowej. Zgoda. Więc skoro żyjemy w kulturze obrazkowej, to do tej kultury obrazkowej powinniśmy my, jako nadawcy, jako wydawcy serwisu Wrocław.pl, się dostosować. I w taki sposób właśnie gdzieś tam to jest przekazane. Za pomocą cyfr, za pomocą danych, za pomocą dostępnych dokumentów. I w ten sposób będziemy chcieli budować właśnie platformę do partycypacji. Zamiast myśleć o tym, czy struktura forum, czy inna,
to my się skupimy na tym, jak dostarczyć dane, żeby one były czytelne, zrozumiałe i przejrzyste. Tak, żeby każdy, kto dostępuje do dyskusji, na przykład w Wyspie Słodowej, żeby miał taki sam dostęp do danych. Tak? To jest jakby podstawowa rzecz, o której trzeba rozpocząć. I teraz kilka projektów takich, od których zaczynamy zmianę tego myślenia o serwisie wrocław.pl i te, które się teraz dzieją. To jest pierwsza rzecz, to jest cennik miejski. Trochę jakby rozwiązanie podglądane, które ma miejsce w innych miastach w Polsce. Chcemy pokazać, ile kosztuje miasto. I to się dzieje, to z końcem lutego będziemy pokazywać. Z różnych resortów wyciągnęliśmy dane, ile kosztuje metr drogi, ile kosztuje chodnik, ile kosztują inwestycje miejskie, tak żeby mieszkańcy mieli świadomość, ile to miasto rzeczywiście kosztuje. Innym takim projektem, który rozpoczynamy, jest spis wszystkich kanałów mediów społecznościowych, które są w mieście, bo to miasto, to nie jest tak, że to miasto nie komunikuje. Ono komunikuje, tak? Tylko że każda spółka, każda jednostka, tak? Ludzie zaangażowani w to miasto komunikują innym kanałem. Każdy tworzy swój kanał, ma swoich liderów opinii i stworzymy takie jedno miejsce, gdzie będzie dostęp do tych wszystkich organizacji, żebyśmy mogli je śledzić, żebyśmy mogli wchodzić z nimi w dyskusję. Co więcej, żeby obywatele mogli też zadawać pytania i zdobywać wiedzę za pomocą tych kanałów. Nowy Wrocław, to są te nasze spotkania, które rozpoczynamy dziś. Będziemy chcieli docelowo przygotować takie rekomendacje dotyczące zmiany platformy wrocław.pl i tutaj będziemy zbierać informacje, feedback od Państwa, feedback od Was. Będziemy zadawać pytania i będziemy chcieli, aby jak najwięcej tej wiedzy dostarczyć na temat tego, jak ten Wrocław powinien być skonstruowany, ale ja nie mówię o Wrocławiu jako mieście, tylko mówię o tej rozszerzeniu elektronicznym miasta, tak? Czyli o tej platformie dla dyskusji, o tym, jak angażować się w te procesy partycypacyjne i o tym, jak zbierać wiedzę od mieszkańców i jakiej wiedzy mieszkańcy potrzebują. W końcu wrocław.pl, ukośnik, rozmawia, to będzie ta platforma dla konsultacji społecznych, którą mamy nadzieję otworzyć, znaczy na pewno otworzymy w przyszłym tygodniu. Zaczniemy, to jest tak, jak już wcześniej sygnalizowałem, od takiej formy podstawowej, tak? Czyli w tym miejscu będziemy udostępniać przede wszystkim dane, czyste, otwarte dane, tak, które są potrzebne i niezbędne do dyskusji o ważkich problemach w mieście. W drugiej kolejności będziemy tam odpalać formularz, gdzie Państwo będziecie mogli zadawać pytania, gdzie będziecie mogli zgłaszać różne swoje projekty, etc. Ale jak to z projektami internetowymi bywa, będziemy go rozwijać razem z Wami, tak? Czyli na początku odpalimy taką bardzo, bardzo podstawową funkcjonalność, a będziemy mierzyć potrzeby, ważyć potrzeby i na te potrzeby będziemy chcieli odpowiadać. No i na koniec, to do czego to ma doprowadzić ten cykl naszych spotkań? Dzisiaj rozpoczynamy, rozmawiamy o planowaniu przestrzennym. Docelowo chcielibyśmy stworzyć taki dokument, który nazywamy sobie roboczą mapą drogową dla cyfrowego Wrocławia. Ta mapa drogowa powinna zawierać wskazówki, jak urzędy powinny komunikować, ale też jaka powinna być z drugiej strony procedura tak naprawdę oczekiwania od informacji od miasta, czy dyskusji z miastem, czy zgłaszania projektów, bo dzisiaj jest trochę tak, że ani jedna strona, ani druga strona nie za bardzo potrafi ze sobą rozmawiać. Tak? I dzieje się to w taki sposób rozproszony, co powoduje, naszym zdaniem, wydaje mi się, bardzo często niepotrzebne konflikty. Tak? Więc będziemy chcieli to wypracować. Myślę, że damy sobie na to jakiś okres kilku miesięcy, żeby poznać jak najwięcej opinii, żeby zdobyć jak największą wiedzę od Państwa, ale też żeby zebrać jak największą wiedzę o problemach, tak? Które pozwolą nam je rozwiązać po prostu w przyszłości, bo nie ma łatwiejszego sposobu na rozwiązanie problemu, jak przede wszystkim poznanie jego źródła, tak? I do tego mają służyć te spotkania. I na koniec, tak? Dzisiaj rozmawiamy o planowaniu i strategii. Krótko chciałem powiedzieć o dzisiejszym, jakby pomyślcie na dzisiejsze spotkanie. Zaczniemy od takiej części bardzo ogólnej, ale bardzo ważnej, strategicznej. Czyli na początek chciałbym, żebyśmy porozmawiali o planowaniu, o studium. Tak? I generalnie studium jako jednym z ważniejszych dokumentów planistycznym, jak powinno wyglądać procedowanie tego procesu. Dlatego też do tej dyskusji zaprosiliśmy osoby, zarówno reprezentantów urzędu, ale też inwestorów i architektów. Czyli ludzi, którzy tak naprawdę najwięcej mają w tym procesie do powiedzenia i powinni wyrazić swoje potrzeby. Tak? Tutaj będzie krótki panel, później będę liczył na to, że na dyskusję. I od takiego części ogólnej przejdziemy do części szczegółowej, czyli do tego takiego studium przypadku, który rzeczywiście jest dosyć gorący ostatnimi czasy, czyli do Wyspy Słodowej. Czyli od strategii przejdziemy do konkretu, czyli jak rozmawiać o miejscach takich jak kamienica przy Wyspie Słodowej 7. Więc liczymy na to, że ta dyskusja będzie owocna. Ja tylko z mojej strony jeszcze chciałbym przypomnieć kilka zasad, które wyraziliśmy w regulaminie. Tak, proszę o to, żebyśmy dyskutowali
w atmosferze wzajemnego szacunku. Chciałbym też, żeby pytania były adrem. Tak, skoro dziś rozmawiamy o planowaniu przestrzennym, rozmawiamy o tym, rozmawiamy o strategiach, rozmawiamy o tym, czego dotyczy dyskusja, prosiłbym, aby każdy z uczestników zadał maksymalnie jedno pytanie i też, żeby trwało nie dłużej niż minutę, z prostej przyczyny. Mamy tutaj ograniczony czas, natomiast to nie powinno zamknąć naszej dyskusji. Dzisiaj jest tylko jakby otwarcie. Ja tutaj myślę, że od razu zaproszę Państwa do kontynuowania tej dyskusji w trybie online. Tam otworzymy też formularz przy tej stronie. Natomiast do tego czasu bardzo bym też prosił o, jeżeli pojawiałyby się jakieś następne pytania, proszę o zgłaszanie ich przez maila. Z grubsza to tytułem wprowadzenia. Ja tylko chciałbym jeszcze raz Państwa przywitać. Cieszę się, że jesteśmy w takim gronie. Czekałem też, aż więcej osób wejdzie, bo jak zaczynałem, to już ludzie wchodzili. Natomiast co mi się bardzo podoba i co uważam już za pierwszy sukces, to jest to, że dzisiaj mamy bardzo zróżnicowane grono, bo mamy aktywistów miejskich, mamy organizacje społeczne, ale mamy także dosyć silną reprezentację z Urzędu Miejskiego i organizacji i spółek publicznych. I cieszę się, że można koło siebie usiąść. Mam nadzieję, że to doprowadzi, to będzie dobre otwarcie do tych nowych dyskusji. Tym samym chciałbym jeszcze przywitać pana wiceprezydenta Macieja Bluja, który też jest naszym opiekunem, jakby opiekunem tego projektu Cyfrowego Wrocławia i tej całej dyskusji, która będzie miała miejsce online. I tyle. Tym samym chciałbym oddać mikrofon panu Łukaszowi Medekrzy, współorganizatorowi tutaj, osobie, która bardzo dużo włożyła też wysiłku w przygotowanie tego spotkania, które opowie o tym, jak o planowaniu przestrzennym rozmawia się w innych miastach. Z mojej strony dziękuję i przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Łukasz Medekrza, jestem wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich, oddział Wrocław. Już tutaj, dokładnie teraz, równolegle z naszym spotkaniem, w Gdańsku trwa debata na temat Placu Inwalidów Wojennych, dzielnicy Gdańsk-Oliwa. Dlaczego to pokazuję? Otóż jest to właśnie przykład takiego dość nowego podejścia do planowania przestrzeni w Polsce. To nie jest dyskusja o jakimś gotowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tutaj stało się tak, że Biuro Rozwoju Gdańska, czyli tamtejszy odpowiednik Biura Rozwoju Wrocławia, przedstawił ileś tam, bodajże kilkanaście propozycji na zagospodarowanie tego terenu. Przez chyba parę tygodni można było te różne propozycje oglądać, tak jak to widać na tym zdjęciu na wystawie. Te propozycje zostały poddane głosowaniu czy jakiemuś konkursowi. Dzisiaj trwa debata na temat tych propozycji, a zwłaszcza tych, które najbardziej się podobały. Także to trwa teraz. Proszę o następny slajd. Miejscowy portal trójmiasto.pl i to zwracam uwagę na tytuł, nazwał to wreszcie mądrymi konsultacjami na temat przestrzeni publicznej. Następny slajd. Przy okazji ten sam portal zrobił taki bardzo interesujący sondaż. Proszę się chwilę przyjrzeć temu. 330 głosów oddano, 39% respondentów stwierdziło, że nigdy nie brało udziału w procesie tworzenia planu zagospodarowania, ponieważ uważają, że ich głos i tak zostanie zlekceważony. Następny slajd, proszę. To jest z kolei przykład z Poznania. Poznań jest też takim trochę unikatem tutaj w Polsce, ponieważ tam konsultuje się plany, zanim one powstaną. To jest podręcznik, który można znaleźć bez problemu, oczywiście przewodnik, ściślej rzecz ujmując, na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Poznania. Proszę następny slajd. I ten przewodnik w taki dość szczegółowy, precyzyjny sposób prowadzi nas za rękę przez te wszystkie procedury. Ma to formę takich interaktywnych, jak tu widać, wykresów i boksów. Ja zwracam uwagę na ten tutaj po lewej u dołu. Weź aktywny udział w opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taką możliwość daje właśnie Poznań swoim mieszkańcom. To jest kolejny przykład takiego slajdu i tu zwrócę zaraz uwagę na jedno zdanie, które się pojawia na samym końcu tej wiliczanki tam na górze. I proszę następny slajd, to zdanie odczytam. Tylko w Poznaniu, jak się tam chwalą, organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To też jest przykład z Poznania. Poznania jak uruchomił taką specjalną stronę, widać na górze jej adres planujswojemiasto.pl. Za pośrednictwem tej strony też są zbierane różne opinie mieszkańców na temat terenów, nad którymi właśnie pracuje miasto. To jest już Londyn. Chelsea Barracks to jest jedna z takich największych, najgłośniejszych inwestycji budowlanych w Londynie w ostatnich latach. Wartość, z tego co czytałem, to jakieś 3 miliardy funtów, jakaś tego typu kwota.
Jest to też, nawiasem mówiąc, teren, o który się rozegrała taka bardzo głośna swego czasu batalia między obozem modernistów, obozem tradycjonalistów. Wygrali tradycjonaliści, którzy przeforsowali bardzo rozbudowane konsultacje społeczne. Także Chelsea Barracks było przygotowywane w takich właśnie w takim bardzo ambitnym, wieloetapowym następstwie różnych typów konsultacji. Proszę następny slajd. To jest tylko fragment tego, co oni tam przy tej okazji robili. Jest to akurat, teraz pokazuję dwa slajdy z prezentacji autorstwa pani Izabeli Gajny, która tam w Londynie pracuje. Tutaj widzimy jakieś konsultacje uliczne, spacery i rozmowy. Proszę następny slajd. Warsztaty, ale to nie wszystko. Tam był jeszcze punkt konsultacyjny, były wystawy. Bardzo naprawdę ambitny program konsultacyjny. To jest z kolei Lyon. Lyon La Duchère to jest case, można powiedzieć, odwrotny do Chelsea Barracks, bo to jest z kolei case blokowiska, które upadło, czy zaczęło upadać, które było wielkim problemem. Jest to część Lyonu zamieszkana przez 10 tysięcy mieszkańców. Władze publiczne, mówię władze publiczne, bo to były władze różnych szczebli, zarówno miasta, regionu, jak i państwa, podjęły taki bardzo kompleksowy program rewitalizacji tego blokowiska. Jego takim spektakularnym elementem było po prostu wysadzenie w powietrze największych bloków, które tam były. Ale przy okazji podjęto właśnie takie również rozbudowane konsultacje społeczne, które miały na celu stworzenie nowej wizji tego La Duchère. I to się udało. To jest fragment w ogóle, to jest kadr z filmu, który można w YouTubie obejrzeć. Jak ktoś zna francuski, to zachęcam. 12-minutowy filmik, który tłumaczy, o co chodzi w tym całym projekcie La Duchère. I na tym kadrze widać dość dobrze właśnie taką makietę, jakieś plansze, na których tłumaczy się mieszkańcom, co się tam planuje. Bardzo proszę, następne. To jest takie też bardzo charakterystyczne zestawienie. Dotyczy to akurat konkretnie inwestycji prowadzonej na Śląsku, Siewierz Jeziorna, Maciej Mycielski, jego pracownia. Ale pokazuje to głównie dlatego, że tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że architekci czy inwestorzy chwalą się na przykład wizualizacjami, tak tu jest niemontowany przeze mnie screen ze strony, na którym wizualizacji towarzyszy zdjęcie z warsztatów Charet. Charet to jest taka metoda, którą stosują urbaniści z nurtu zwanego nową urbanistyką. Metoda warsztatowa, warsztaty trwają kilka dni i są takimi długotrwałymi sesjami w grupach roboczych i plenarnymi poświęconymi temu terenowi. Warszawa. To jest fragment z kolei prezentacji, która była pokazywana we Wrocławiu w październiku, także na dole jest data, na Wrocławskim Forum Zieleni kilka miesięcy temu. Prezentacji, która pokazywała, w jaki sposób Warszawa konsultuje społecznie zarządzanie zielenią i w jaki sposób w ogóle ta zieleń tam jest, można powiedzieć, myślana w tej Warszawie, wymyślana. Tutaj się zderzają dwa ciekawe nurty i obu Szymon już wspominał. Pierwszy to są konsultacje. Tutaj widać przykłady tematów debat, które były prowadzone i to jeszcze w 2009 roku z mieszkańcami. Proszę następny slajd. A drugi, że tak powiem, filar tego systemu to są dane. Zmapowane dane to jest raptem jeden slajd z bardzo wielu z tej prezentacji, które pokazywały różne typy danych zmapowanych na mapie Warszawy. Jeszcze nie, jeszcze proszę cofnąć. I one wszystkie dotyczą tylko i wyłącznie zieleni. Tak? To jest akurat system danych poświęcony zieleni, lasom i tak dalej. Następne. Krótko o doświadczeniach Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, czyli taki product placement, tutaj sobie pozwolę przeprowadzić. Następny. My już od kilku lat różne takie rzeczy robimy we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Jedne z pierwszych tego typu warsztatów organizowała Iza Mironowicz, która tutaj jest na sali obecna z nami. To były warsztaty na przykład na Szewskiej, na Placu Społecznym. Tutaj są takie migawki z Szewskiej sprzed kilku lat. Następny poproszę. Też można zobaczyć, jak ludzie wyrażają, przechodni wyrażają swoje opinie na temat Szewskiej, czyli my to już ćwiczymy tutaj. Następny slajd. Rozmowy jeszcze dalej. To jest z kolei Karpacz dwa lata temu. Warsztaty, które prowadziliśmy we współpracy z władzami miasta, których celem było wykreowanie pomysłu na deptak w centrum Karpacza. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast były to warsztaty, w których władze miasta, mieszkańcy spotkali się z ekspertami, z architektami, urbanistami, architektami krajobrazu. To zdjęcie jest o tyle charakterystyczne, że
Pan w białej koszuli tam z tyłu to jest ówczesny zastępca burmistrza, pan brany na ciemno to jest architekt z jednego z zespołów, tutaj po lewej są mieszkańcy, trwa ognista dyskusja podczas jednego z warsztatów, to był bardzo ciekawy i bardzo udany w moim przekonaniu projekt następny. To też jest kilka zdjęć z Karpacza, z tamtego projektu, następny, nie będę się w to wgłębiał, ale widać jaka atmosfera temu towarzyszyła. Lewin Kłodzki, grudzień zeszłego roku, ksiądz proboszcz pokazuje dzieciom, jak robić makietę w ramach metody Planning for Real. To był pilot tej metody brytyjskiej w Polsce. Wprowadzamy ją tak jak teraz we Wrocławiu. Metoda generalnie sprowadza się do tego, że przy użyciu takiej właśnie kolorowej makiety, którą zresztą robią dzieci, staramy się z mieszkańcami wypracować jakieś pomysły dla danego terenu, a następnie je ułożyć w pewien plan działań już we współpracy z władzami. To jest zdjęcie dosłownie z ostatniego piątku, Sempolno, też Planning for Real, warsztaty pod szyldem Laboratoriów Obywatelskich, prowadzone we współpracy z Wrocławiem na potrzeby wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Zajmujemy się także teorią, wydaliśmy taką publikację, w której tego typu rzeczy opisujemy i omawiamy. I teraz kilka metod. To są tylko przykłady metod, na niektóre z nich już zwróciłem uwagę. Warsztaty urbanistyczne Szaret, to jest znowu zdjęcie ze strony pracowni Macieja Mycielskiego. Planning for Real, o którym przed chwilą wspomniałem, a więc kolorowa makieta dzieci, które tę makietę zrobiły. To jest metoda, w której ja osobiście udziału nie brałem. Można to sobie znaleźć w YouTubie. Myślę, że na sali są osoby, które uczestniczyły w tym, bo to jest takie działanie, które było przeprowadzone niedawno. Metoda zwana mapowaniem kontrowersji. Akurat w tym wypadku zespół, który się tym zajmował, skupił się na Wyspie Słodowej, bo jakżeby inaczej. I to się działo w Galerii Design BWA w tym roku. No i czemu, komu to służy? I to jest taki element teorii, który sobie pozwolę tutaj wprowadzić. Otóż przyjęło się czasami uważać partycypację za pewien taki postulat jakiejś określonej grupy tylko. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Ta partycypacja czy interakcja staje się już narzędziem w rękach bardzo różnych podmiotów, które przeważnie ze sobą nie współpracują. I to widać na tej liście. Partycypację wprowadzają deweloperzy. Tak? To jest kasus właśnie wspomnianych Chelsea Barracks czy Wieża Jeziornej. Partycypacja jest narzędziem w rękach władz. To jest Lyon La Duchère, też przeze mnie wspomniany. To jest narzędzie prowadzenia działań oddolnych, jak to teraz się dzieje w przypadku Wyspy Słodowej. To jest narzędzie aktywizacji obywateli. To jest kasus tych laboratoriów obywatelskich, które właśnie teraz trwają we Wrocławiu. I to jest chociażby narzędzie prowadzenia polityki lokalnej przez władze samorządowe, władze gminne w Polsce. I to jest to coś, co nam się przydarzyło w Karpaczu. A więc bardzo różne podmioty, proszę o następny slajd. I bardzo różne argumenty za wprowadzaniem tej interakcji. Ja celowo sobie wybrałem takie, które można przypisać, może trochę na siłę, może trochę zbyt czarno-biało, ale to daje jakieś pojęcie o tym. Argumenty, które wybrałem, które można przypisać różnym, można powiedzieć, nurtom ideowym, tak? Bo z jednej strony można argumentować i takie argumenty się pojawiają, to nie są wymyślone przeze mnie tezy. Można argumentować, że partycypacja to jest na przykład dobra promocja inwestycji deweloperskiej. Jest taki nurt oczywiście lewicowy, który głosi, że partycypacja to jest krok w stronę w ogóle przebudowy systemu i oparcia go o model demokracji uczestniczącej. I wreszcie taki bardziej komunitariański, który wskazuje na wartość, jaką jest wzmacnianie więzi lokalnych i budowa tożsamości lokalnej. I ostatni punkt programu, następny slajd, czyli gdzie następuje zmiana i też gdzie pojawiają się potencjalne napięcia. Ja to tylko wspomnę, każdy z tych tematów to jest temat na dużą konferencję. Po pierwsze przejście, to o czym mówią teoretycy zarządzania od pewnego czasu, przejście od jednego do drugiego paradygmatu zarządzania, od public management do multi-level governance, tak, gdzie ten public management zakładał model miasta jako firmy zarządzanej przez menedżera i usług publicznych jako usługi świadczonej przez administrację obywatelom, która ma być maksymalnie efektywna, ale oto pojawia się nowy paradygmat governance, który właśnie zakłada przede wszystkim dialog ciągły z interesariuszami. Drugie takie napięcie to jest napięcie pomiędzy dążeniem do tworzenia konsensusu przez debatę, a założeniem, że rzeczywistość publiczna jest oparta przede wszystkim na konflikcie. Trzecie takie napięcie to jest napięcie między taką tezą, że należy wzmacniać to, co jest lokalne, to, co jest zakorzenione, a tezą, która wskazuje, że jednak jesteśmy bardziej przede wszystkim mobilni,
i zarówno my jako ludzie, jak i na przykład ekonomia, to jest jakaś sfera przepływu, więc to wszystko płynne, a czwarta rzecz to jest taki mój ulubiony tutaj w trend, mianowicie koniec idei rozwoju i pytanie o to, co po niej nastąpi, ale tym się nie będziemy teraz może zajmować. Następny slajd. To tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i jeszcze jeden slajd. Lista podziękowań, bez tych osób nie byłoby tego wystąpienia. Dziękuję bardzo. Na początek może powiem, jak w skrócie, jaki jest harmonogram, albo nie harmonogram, tylko schemat robienia studium. Planujemy, że to będzie trwało jakieś 2 lata, bo tyle czasu nam potrzeba, ale w tym chcemy właśnie wmontować w bardzo istotny sposób, znacznie szerszy sposób niż dotąd, konsultacje społeczne. W tej chwili pracujemy nad diagnozą i analizami, ale chcielibyśmy zacząć tak zwane wczesne konsultacje. Znaczy konsultacje odbywają się zawsze przy planowaniu na początku i wtedy, kiedy już projekt jest gotowy, jest opinia już o konkretnym projekcie. Chcielibyśmy zrobić bardzo duże te konsultacje wczesne przy studium, dotąd jeszcze tego nie robiliśmy. Od połowy marca byśmy zaczęli zbieranie wniosków, pod hasłem zbieranie wniosków, ale w sposób rozbudowany, a trwałby to 8 miesięcy, czyli zazwyczaj ustawowo wystarczyłoby 21 dni. Natomiast tutaj 8 miesięcy byśmy trwały te konsultacje. W tym czasie byłby zbieranie wniosków, no dodatkowo jeszcze opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, konsultacje z radnymi, ale ważne jest debaty. Debaty, o których zaraz jeszcze powiem, które by zachęcały i otwierały możliwości wejścia do konsultacji bardzo szerokich grup Wrocławia. No i następnie rozpatrywanie wniosków. To jest taki pierwszy blok konsultacji, jak mówię, on by trwał 8 miesięcy, ale równolegle byśmy pracowali nad projektem, ponieważ zakładamy, że te konsultacje będą zasilały trochę nasze myślenie projektowe i będą wczesne wnioski i wnioski późne, i wnioski w trakcie całych konsultacji. Drugi etap jest bardziej już roboczy i formalny, znaczy opiniowanie, uzgadnianie projektu, poprawki, to jest poza konsultacjami. I drugi etap konsultacji, wtedy już bardziej klasyczny, wtedy kiedy wykładamy plan, już projekt do publicznego wglądu i tutaj też pewne nowum, więcej debat, dotąd robiliśmy dyskusje, nawet dość bogate, no po zawieszaniu w internecie tego materiału, to również chcemy zrobić debaty tematyczne. O tych debatach jeszcze więcej, bo pod tym hasłem kryje się znacznie więcej niż słowo debata. Na końcu zbieranie uwag, bo to już jest tak, jak zgodnie z ustawą to się robi, rozpatrywanie uwag i w końcu uchwalenie. I teraz pytanie, kto z kim, na czyją opinię liczymy? Tutaj generalnie można powiedzieć jednym hasłem na opinię Wrocławian. Ale to trzeba, na tym trzeba popatrzeć dokładnie. Kto najczęściej konsultuje projekty urbanistyczne, kto wypowiada się na temat, kto składa uwagi? No myśmy to tak z grubsza analizowali. Wygląda na to, że bardzo dużo NGO-sy różnego rodzaju i w ramach NGO-sów aktywiści, którzy są bardzo zaangażowani w to. Druga grupa to są specjaliści, którzy zajmują trochę chłodniej swoje stanowisko, ale na pewno profesjonalnie. Kolejna grupa to jest biznes, w tym deweloperzy, architekci również i w końcu jest grupa osoby bezpośrednio zainteresowane w swojej osobistej sprawie. Tylko to jest bardzo mała grupa. To jest grupa kilkuset osób, czasem 2000 osób, które są zaangażowane w to. To jest fragment Wrocławia. My byśmy chcieli, żeby rozszerzyć to, żeby ta szersza grupa Wrocławian, która na co dzień nie myśli o tym, ale którym zależy na mieście, żeby została włączona w ten proces. Tutaj jest pewna zasada, o której już tutaj Łukasz Medeksza mówił, mianowicie, no, żeby konsultować, żeby zająć stanowisko, trzeba wiedzieć, trzeba mieć znajomość, potrzebna jest informacja. Jak nie wiem, o co w ogóle chodzi i nie znam klasycznej argumentacji, no to jestem, nie jestem w stanie zająć stanowisko. Te grupy tu na zielono, ci ludzie wiedzą większość sytuacji, bo oni są zainteresowani bardzo tym. Natomiast przeciętny wrocławianin niekoniecznie, więc tutaj trzeba to tak zorganizować, żeby rozszerzyć tą wiedzę, o czym zresztą już dzisiaj była mowa. Zobaczymy jeszcze pójdzie dalej. I teraz tak, potrzebna jest pewna platforma konsultacji. Oczywiście tutaj zbieżność nazwy z tą platformą internetową, o której
Szymon Sikorski mówił na początku i na pewno to jest internet, na pewno to są media, na pewno to są spotkania, znowu szeroko pojęte, bo pod hasłem spotkania może być debata, taka jak teraz, ale może być warsztat, może być Charette czy Wilkinson, czy jakiś inny sposób, czy jakaś inna metoda kontaktu bezpośredniego. I teraz chodzi o to, żeby na tej platformie dokonywała się interakcja. Popatrzmy, jak to mogłoby wyglądać, tak właśnie ogólnie. Więc na razie pracujemy w tej chwili nad analizami. Dalej, na podstawie tych analiz, diagnozy stanu miasta, no to są opracowania przeważnie profesjonalne, zbudujemy pewien blok problemów do rozwiązania. Oczywiście pewnie Państwo dzisiaj by już zgłosili całą serię problemów i to trzeba wzbogacić, ale trzeba jakąś listę tutaj pytań sobie zadać i pewne wyzwania, przed którymi stoi to miasto. Dalej chcemy zrobić coś więcej. Chcemy już w tej wczesnym etapie przedstawić wrocławianom pewne pomysły na rozwiązanie. Nie projekt, jeszcze daleko do projektu jeszcze jest, ale pewne pomysły, pewne kierunki myślenia, jak sobie poradzić z problemami czy z wyzwaniami. I w tym momencie pojawią się wnioski. To jest ten długi okres 8-miesięczny zbierania wniosków. Wnioski też wpływają na platformę i są pewną odpowiedzią czy interakcją z tym, co tutaj na platformie będzie. Chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie te analizy to jest właśnie te informacje. Tutaj pan Łukasz mówił o tym, że właśnie w internecie powinny być odpowiednie informacje dostępne łatwo dla przeciętnego człowieka. No i tak się spodziewamy, że będą wczesne wnioski, zanim my jeszcze pokażemy to, te nasze analizy, dlatego że te wnioski też wpłyną na nas. To znaczy my je przeanalizujemy i to też będzie jakaś analiza. Natomiast potem wnioski w trakcie, wnioski końcowe. Czasami to sobie wyobrażamy w ten sposób, że ta sprawa interakcji to by się znalazła na jesieni. I tutaj chodzi mi o spotkania, które by się odbywały jesienią tego roku. Bo mimo, że teraz już zbieramy wnioski, to my jakiś blok informacyjny byśmy zawiesili w internecie gdzieś dopiero w czasie wakacji, a po wakacjach by były już spotkania konsultacyjne. Tutaj właśnie to jest podzielone na dwa, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, ale pracujemy nad tym jeszcze, że jedno spotkanie, jedna debata na jeden temat nie jest taka łatwa dla przeciętnego wrocławianina. Właśnie dlatego, że nie ma informacji. Być może trzeba zrobić dwa spotkania, albo na jednym spotkaniu zacząć, na drugim skończyć, żeby był czas na przyswojenie tych danych, przemyślenie, wyciągnięcie z tego jakiegoś wniosku. Więc powinno być na każdy temat spotkanie informacyjne, spotkanie konsultacyjne, chociaż to musi być czas jakiś. To nie znaczy, że tych spotkań będzie bardzo dużo, ale to można tak zorganizować, żeby był czas, żeby można było zabrać głos w sposób sensowny, przemyślany. I teraz muszą nastąpić w pewnym momencie pewne rozstrzygnięcia, które prowadzą do sporządzenia projektu i to potem przechodzimy do tej drugiej fazy, gdzie wpływają do platformy konsultacyjnej uwagi, ale zakładamy, że to już jest bardziej klasyczne postępowanie, tylko nadal by to były spotkania tematyczne, których dotąd przy sporządzaniu studium ani we Wrocławiu, ani w wielu miastach w Polsce nie było. Natomiast specjalne jakby rolę przypisujemy tym wczesnym konsultacjom, tym pierwszemu żółtemu blokowi, ponieważ tutaj jakby ukierunkowujemy studium, natomiast tutaj w tej drugiej części doprecyzowujemy. No i rozstrzygnięcia i potem na końcu oczywiście Rada Miejska uchwala. Teraz jakie tematy nas najbardziej interesują, debaty tematyczne? Oczywiście może być ich więcej, ponieważ tak chcę powiedzieć, że my w tej chwili pracujemy gdzieś w ciągu 2 miesięcy, sformułujemy bardziej precyzyjnie pewną koncepcję i pewien harmonogram tych właśnie jesieni konsultacyjnych. Bo to, że zbieramy wnioski teraz, to jest początek, ale potem na jesień się nastawiamy na silniejsze konsultacje. I tak, zrównoważona mobilność, czyli transport, generalnie rzecz biorąc, ulice i place, czyli przestrzenie publiczne, ale te nazwy muszą być takie. Przestrzeń publiczna nie jest zrozumiała dla bardzo wielu ludzi, nie bardzo wiedzą, co się za tym kryje. Rowerem po mieście, kolejne hasło, no to wiadomo, co się pod tym kryje. Usługi publiczne, nie jest to najpiękniejsza nazwa, ale ta kategoria jest ważna i również w studium odgrywa istotną rolę. Rzeki w mieście, nie jedna rzeka, ale rzeki w mieście, to jest niesłychanie ważny problem, nie muszę tego rozwijać. Zielony Wrocław, więc zieleń to dyskusja, debata, która w tej chwili się toczy w wielu środowiskach i w internecie o zieleni, no, no
musi odnieść się bezpośrednio w studium do tego i musi mieć pewien skutek, który studium będzie przenosiło dalej. To będzie następna. Przestrzeń mieszkalna, z tym tu chodzi o kwestie nowych osiedli mieszkaniowych, ten temat czy rozproszenia zabudowy, koncentracji, zwartości miasta, to wszystko się tu mieści i demografia jeszcze, która jest bardzo szczególnym tematem. I chyba jeszcze coś tam jest. O, i sylweta miasta, to jest kompozycja, to są dzisiaj wysokości ocen nie zalewają tego miasta, ale pewne kształtowanie sylwety, to warto o tym rzeczywiście podyskutować, skonsultować z wrocławianami, bo na pewno ma wiele osób na swoje zdanie. I to jest tyle. Chciałem szybko kliknąć, ale może się uda. A, jeszcze wrocławski biznes, o tym nie można zapomnieć. No, zapraszamy na konsultację na jesień, ale bardzo się cieszę z tej debaty, dlatego że jesteśmy w fazie kreowania metody konsultacji, kreowania sposobu i pewnego stylu konsultacji i na razie to jest pewien szkic, co do którego jesteśmy przekonani w najgrubszych zasadach, ale myślę, że dzisiaj usłyszymy coś, co na pewno nam jeszcze pomoże. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi, panu przewodniczącemu. Prosimy go teraz na scenę, tutaj na naszym kanapie, również panią Dorotę Jarocką-Śródkę, prezes Archicomu, która będzie reprezentować w naszym krótkim panelu inwestorów i pana Zbigniewa Maćkowa, architekta wrocławskiego i również kuratora ESK 2016 do spraw architektury. Debatę poprowadzi ze mną razem Łukasz Medekrza i myślę, że może byśmy zaczęli od głosu inwestorów, bo to myślę, że tutaj dwie prezentacje, sporo wiedzy. Ja może oddam swój mikrofon. Świetnie, bo ten działa. Dzień dobry Państwu. Ja w ogóle chciałam bardzo podziękować tutaj za ten pomysł portalu wrocław.pl, jako że my jako deweloperzy wrocławscy spotkaliśmy się z portalem już na jesieni i rozmawialiśmy o tym, że mamy wiele tematów, o których chcielibyśmy porozmawiać z kompetentnymi kręgami, żeby podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, które zdobyliśmy działając tutaj w mieście przez ponad 15 lat. Ja reprezentuję tutaj, zostałam przedstawiona jako Archicom, ale tak naprawdę reprezentuję Polski Związek Firm Deweloperskich, oddział we Wrocławiu, więc są to firmy, które działają we Wrocławiu, nastawione są na rozwój tego miasta. My uważamy, że naszym hasłem jest żyć i mieszkać we Wrocławiu i uważam, że w dzisiejszych czasach hasło mieszkanie to nie jest mieszkanie, czyli lokal, wnętrze, w którym przebywa człowiek, tylko sposób na życie to jest organizacja życia indywidualnych osób, zarówno w przestrzeni własnej, jak i w przestrzeni miejskiej lub w przestrzeni półprywatnej, gdzie w ramach własnego osiedla ma też szansę integrować się z innymi mieszkańcami danego kwartału, dzielnicy, czy wręcz małego zespołu mieszkaniowego. Bardzo mi się podoba, że tutaj właśnie w tych blokach tematycznych została zaprezentowane to hasło przestrzeń mieszkalna, bo jest to coś, co jest bliskie naszym myślom. Uważamy, że rozmawiając i wymieniając różne nasze wiadomości, możemy po prostu stworzyć lepszy Wrocław. Proszę pamiętać też, że mamy bardzo duży feedback od naszych klientów. Wiemy, czego oni oczekują, wiemy, czego szukają. Wydaje się, że ten miks wiedzy może przynieść bardzo duże rezultaty. Dziękuję bardzo. Panie Zbigniewie? Ja trochę nie bardzo wiem, co powiedzieć, więc z konkretów może powiem tyle, że z taką sugestią do Szymona, żeby zmienił czcionkę w prezentacji, bo jest najbardziej wieśniacka z możliwych, jakie tylko występują w przyrodzie, ale na poważnie. Na poważnie to dyskutujemy tutaj o partycypacji studium i wydaje się, że nawet w tej prezentacji została pokazana głęboko zaszyta sprzeczność jakby w myśleniu czy w filozofii działania. Otóż mówimy o dynamice, mówimy o mobilności, to chyba nawet zostało pokazane hasło zrównoważona mobilność, podczas gdy sam dokument, samo studium powstaje niezwykle długo i powstaje en bloc, jako jeden dokument.
Jeżeli ja miałbym wyrażać jakieś poglądy architektów, czy tych, którzy w jakimś sensie konsumują to studium, to podstawowy problem, jaki my mamy z tym dokumentem, jest jego sztywność. Jest właśnie brak tej mobilności. Jest to, że bardzo często napotykając na ten problem, zderzamy się z problemem, że studium mówi co innego. I teraz w tym mobilnym świecie, który Państwo rzeczywiście zarysowali, gdzie technologie zmieniają się co 5 lat najdłużej, tworzenie przez 5 lat, bo tyle mniej więcej trwa taki cykl rozrodczy studium, jest wydaje się tutaj dużym problemem. Pytanie też, czy ono rzeczywiście musi powstawać w jednym kawałku na całe miasto. Znaczy dobrze jest mieć strategię, która pokazuje całość, tylko jest pytanie, czy ona rzeczywiście powinna być aż tak szczegółowa i aż tak jakby dogłębna. I wreszcie pytanie, czy ludność, czy społeczeństwo zainteresuje tego typu dokument, dlatego że te decyzje istotne dla nich powstają w warstwie planów miejscowych, tak? W tym większym przybliżeniu. Wydaje się, że w studium większość decyzji jest i tak na tyle strategiczna, że jakbyśmy tej dyskusji o partycypacji nie przeprowadzili, to one i tak jakby są, te decyzje są w jakimś sensie obiektywne. Natomiast to, czy gdzieś tam jest lepsza przestrzeń publiczna, że ona jest lepiej zorganizowana i tak dalej, wychodzi dopiero w tej warstwie kolejnej, czyli w planach miejscowych. Rozumiem to. Dyrektor Osobowicz, widzę, że już zapisał. Ale miałbym jeszcze jedno pytanie. Czy mógłby Pan opowiedzieć, jakie narzędzia dla architektów były pomocne? Bo myślę, że to też jest jednym z celów tej debaty. Żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jakie my narzędzia jako Wrocław.pl moglibyśmy dostarczyć mieszkańcom, architektom, inwestorom. Na pewno brakuje mi takiego narzędzia w tej chwili w tej debacie, jak taka próba przekonywania się warsztatowa, to znaczy, gdzie nie składamy wniosek, dyskutujemy, gdzie każdy ma minutę i jedną szansę na zadanie pytania. Bo to jest najczęściej tak, że sobie pogadamy, potem są uwagi, potem one są albo przyjmowane, albo odrzucane. W takiej metodzie warsztatowej, gdzie można merytorycznie się spróbować przekonać, znaczy pokazać na jakimś modelu jeden wariant, drugi wariant, trzeci wariant, rzeczywiście można spróbować obiektywnie wybrać wariant najlepszy. I także wydaje się, że taka metoda, która mniej gadania, więcej praktyki byłaby korzystna. W tej chwili to raczej się ogranicza do tego, że inwestorzy czy architekci składają wnioski wyposażone być może w jakieś przykłady, tylko że one jakby trafiają do rozpatrzenia, nie są dyskutowane aktywnie przy udziale tych, którzy te wnioski składają i przy udziale też tych, którzy mogą oceniać te propozycje obiektywnie. Panie dyrektorze? To mogę się odnieść od razu do tej głównej zasady. No to są to zasady stabilności studium, tak bym to powiedział. No to można przyjąć dwie polityki, albo politykę taką, że dysponujemy jednym dokumentem, który najważniejsze elementy rzeczywiście usztywnia. Jakkolwiek studium to tam 20% zapisów to są sztywne zapisy rzeczywiście, ale widocznie one też tutaj są odbierane jako sztywne. Ale to jest filozofia na większości krajów Europy lądowej, gdzie jest zawsze dokument, który najważniejsze elementy z miasta przesądza w sposób relatywnie trwały. I te dokumenty nie są specjalnie często zmieniane. To jest jedna filozofia, prawda? Może być filozofia druga, że idziemy na elastyczność i wtedy dopasowujemy się do bieżących trendów, do bieżących potrzeb i tak dalej. To jest brytyjski model na przykład. No możemy sobie porównać Londyn i Paryż na przykład trochę tutaj pod tym kątem. No, myśmy wybraliśmy układ taki, że zmieniamy plany, ale jakiś dokument, który pokazuje najważniejsze elementy w mieście, szkielet miasta, ale również pewne zasady postępowania, no na przykład pilnowanie klinów zieleni, żeby utrzymały się, pilnowanie terenów nadrzecznych, żeby odpowiednio były kształtowane
i niedopuszczenie do rozlewania się miasta, również bo jeden z ważnych sztywnych zapisów jest, gdzie wolno budować zabudowę mieszkaniową, a gdzie nie. Niezależnie od tego, jak oceniamy ten dokument, mówię, co to zasady, to wydaje się, że coś takiego jest potrzebne. I teraz zmienianie tego, tak jak z kolei niektóre miasta czy gminy robią w Polsce punktowo, no powodują, że tracimy pewną filozofię czy zasadę robienia, że tak powiem, miasta. No, ale miejscowe są zmienne, to znaczy tak to miasto przyjęło. Z tym, że chcę powiedzieć, że stawiam raczej ten problem, tak? To no, trzeba sobie na to odpowiedzieć, być może ta dyskusja jest bardzo potrzebna, żeby powiedzieć, czy tak postępować, czy nie. Dotąd byłem przekonany, nadal jestem przekonany, że postępujemy dobrze, to znaczy, że nie chciałbym również, żeby to studium jakoś wywróciło całą filozofię miasta, ale jest masę rzeczy do rozstrzygnięcia, co do których są do skonsultowania. Być może no, właśnie to, o czym mówimy, o wywołaniu zainteresowania wśród Wrocławia, że mają na coś wpływ i że to może ulepszyć to miasto w pewnych sprawach, na przykład w planowaniu zieleni chociażby, to wydaje mi się, że warto to zrobić, warto zrobić te konsultacje i warto później to umieścić w dokumencie, którym jest trwałą zasadą, regułą gry. Natomiast w innym przypadku mamy sytuację taką, że w jednym momencie, jak to się mówi żargonowo, w jednym momencie miejscu puści, a w drugim momencie miejscu trzyma. Nie powinny być w moim przekonaniu stałe zasady gry, które definiuje studium jednakowe dla wszystkich, jakiś szkielet przyjęty i tego się trzymamy. Być może nawet za bardzo zmienialiśmy studium w ostatnim czasie, ale to trudno mi, nie chcę na to odpowiadać, ale generalnie rzecz biorąc na dzisiaj, w tym momencie tej dyskusji, jestem zwolennikiem takiego dokumentu, jednego dokumentu, który trzyma to wszystko w jakiejś całości. No ale trzeba wychodzić w szczegóły. Głosy jeszcze tutaj pana Zbigniewa i pana Tomasza chciała skomentować. Pani Dorota, zapraszamy. Może na temat tego studium i właśnie czasokresów. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście się zgadzam, że studium to jest taki szkielet miasta i w zakresie jakby tej siatki, którą potem możemy wypełniać różnymi polami funkcji, to ta siatka konstrukcyjna, można by powiedzieć, drogowa, medialna, zieleni czy rzek, które mamy we Wrocławiu, powinna być stała. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dynamika rozwoju miasta w ostatnim okresie jest bardzo duża. I zarówno się to wiąże ze zmianami politycznymi w naszym kraju, jak i to się wiąże też z tym, że bardzo mocno zmienia się jakby styl industrialnej części miasta. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że we Wrocławiu do tej pory na obszarze studium mamy strasznie dużo fioletowych plam. Mamy też plany związane z ogromnymi obszarami kolejowymi we Wrocławiu. I wydaje się, że tutaj ta dynamika w skali 5 lat czasami jest zbyt wolna. Być może powinniśmy sobie powiedzieć, że pewne rzeczy mogłyby ulegać konsultacjom i mogłyby być zmieniane w trybach krótszych, trochę tak jak Zbyszek proponował, a niektóre, jak ta ustawa, ta siatka główna, powinny rzeczywiście być strategicznie przemyślane i trzymane dłużej. Teraz a propos tych zapisów właśnie studium, bo one teoretycznie są bardzo ogólne, ale ja może znowu wrócę do naszej branży, czyli do mieszkalnictwa. Otóż proszę Państwa, w wrocławskim studium mamy zdefiniowane, w jakim obiekcie wrocławianin może mieszkać. I on jest zdefiniowany, nowy obiekt mieszkalny, jaki może powstać, że jest to albo kamienica, albo apartamentowiec, albo willa miejska. I bardzo mocno opisane są cechy tych budynków, jak i czasami działki, które, wielkości działek, które im przynależą. Czyli tutaj mamy do czynienia z czymś, co ja myślę, wszyscy Państwo powinni być zainteresowani, a jednocześnie patrząc się na sposób zamieszkiwania, możliwości, że w mieście mamy bardzo zróżnicowane dzielnice, mamy też zróżnicowany standard zamożności, należałoby być może nad tym się pochylić i w tym zakresie albo to bardziej otworzyć, albo bardziej dopracować. Także wydaje mi się, że dyskusja może być bardzo ciekawa. Oddaję głos następnym osobom. To może ostatnia odpowiedź pana Zbigniewa i byśmy przeszli już do dyskusji razem z salą. Ja tylko odwrócę, doprecyzuję. Nie chodzi o to, żeby studium było takim dokumentem, które zmienia się w zależności od koniunktury w całości. Wiadomo, że są pewne rzeczy sztywne, że są rzeki i nie będziemy rzek przesuwać, mimo tego, że w niektórych filmach to się zdarza. Nie będziemy przesuwać klinów zieleni i tak dalej, i tak dalej. Są pewne sztywne części tego kręgosłupa.
ale rzeczywiście w ciągu 5 lat, w których powstaje dokument, cała dynamika rozwoju, no 5 lat temu nikt tutaj nie myślał o firmach typu BPO, które zalały w międzyczasie Wrocław, nikt nie wyobrażał sobie, że będą w tych firmach powstawały na przykład przedszkola. Zupełnie inaczej za chwilę będzie wyglądała, jeżeli dążymy w kierunku takiego miasta dla pieszych i miasta opartego na komunikacji zbiorowej, na przykład struktura miejsc parkingowych. Jeżeli studium wymusza, żeby gdzieś na peryferiach robić 1,5 czy 2,0 miejsca parkingowego na mieszkanie, no to ona siłą rzeczy albo blokuje ten rozwój tam, bo to się robi nieopłacalne, albo powoduje, że generuje te potoki samochodowe. Więc generalnie chodzi o to, żeby pewne warstwy rzeczywiście były sztywne, były stałe, były strategiczne, a pewne warstwy były zmienne, jak chociażby te słynne fiolety. No, w ciągu 5 lat dokonała się w tym zakresie kompletna rewolucja i co rusz napotykamy na zapis, że no, tu jest fiolet i nic nie można. Dziękuję bardzo. Myślę, że czas otworzyć dyskusję z udziałem sali. Będę prosił właśnie o zgłaszanie się, też będę prosił o przedstawianie się przed zadawaniem pytań bądź wygłaszaniem wypowiedzi. Ale mam jeszcze pytanie porządkowe. Czy jest ktoś na sali, kto ma zegarek? Która jest? 19:03, czyli żeby, bo i tak jesteśmy już po czasie, więc powinniśmy sobie dać, ja myślę, tak coś koło 15 minut na tę dyskusję, a potem przejść do tematu Wyspy Słodowej. To jeszcze raz. Tam widziałem zgłoszenie, więc może pan coś. Witam serdecznie, Stanisław Skórski. Szymon, ta czcionka nie była taka zła, mi się podobała. Ja mam takie pytanie, ponieważ rozmawiamy tutaj, właśnie mam takie wrażenie czasami, że dużo dyskutujemy i później mało się dzieje tak naprawdę. Jesteście państwo przedstawicielem jakby 3 różnych obszarów i teraz pytanie, kiedy wy się spotkacie tak naprawdę na takim warsztacie, czy się spotykacie i coś robicie razem? Bo mam wrażenie, że trochę każdy ma swoje racje i teraz pytanie, jak państwo we Wrocławiu współpracujecie ze sobą na warsztatach, a nie na panelach dyskusyjnych? To jest pytanie do pana dyrektora Osowicza, tak? Do wszystkich. Może pan dyrektor. Ja mogę zacząć, no. Tak jak siedzimy akurat na wspólnej kanapie, no to właściwie warsztatowo zrobiliśmy, moim zdaniem, przykładowo wręcz po prostu współpracę miasta i konsorcjum deweloperskiego, co może jest ważne, zaraz powiem dlaczego, przy Olimpia Port, tak? I nowy port. I teraz to już jest realizacja, to już nas tam nie ma w tym, jeżeli chodzi o planiści, ale cały czas czuwamy nad okolicą, bo tam różne rzeczy, to wszystko ma konsekwencje. Natomiast dlaczego uważam, że wzorcowe? No tutaj wygłoszę pogląd następujący. Otóż uważam, że prawo polskie, jeżeli chodzi o łącznie z prawem podatkowym i z różnymi mechanizmami ustawy o gospodarce nieruchomościami i tak dalej, nie daje nam tych możliwości, które na przykład mają Niemcy, to co do stworzenia zwartego miasta, co do budowania kompletnych osiedli. To znaczy nie ma mechanizmu, który doprowadza do tego, że możemy doprowadzić do budowy kompletnego osiedla na prywatnych gruntach. Po prostu tego nie ma. W związku z tym metoda, którą my tutaj w skrócie, bo nie chcę tutaj do tak dużej sali rozwijać szczegółów, polega na tym, żeby znaleźć takie miejsca, gdzie działa konsorcjum deweloperskie albo grupa deweloperów i złożyć to z polityką miejską i wtedy jest szansa powstania jakiejś całości, to znaczy jakiegoś kawałka miasta w miarę kompletnego. Panie dyrektorze, do mikrofonu. Proszę. A przepraszam, że to jest, tak chciałem pokazać właśnie to miasto. Otóż w miejscu, gdzie znajduje się jakaś grupa deweloperów, a jak tworzą konsorcjum, to jest jeszcze lepiej, bo jest współpraca. W miejscu, gdzie ileś, że tak powiem, sił rynkowych działa w jednym miejscu, to tam my możemy podążać jako jednostka miejska, jako miasto, wspomóc ten proces albo złożyć to wszystko w całość i tutaj taki warsztat jest potrzebny. Znaczy tutaj złożenie tego wszystkiego razem tych klocków jest potrzebne. To jest taki przykład, ale to nie jest jedyny, bo mogę tutaj wymienić kilka takich innych, gdzie ta współpraca z innymi firmami w różnych formach postępuje, ale spotykamy się i pracujemy tutaj bardzo. A to mówię o przykładzie innym, ale tu jeszcze jest ten element, że na to się powinny nałożyć właśnie konsultacje. Pani prezes.
Tak, mi nic innego nie wypada zrobić, tylko potwierdzić. I rzeczywiście powiem, że ta forma warsztatowa, bo myśmy się spotykali wielokrotnie z projektantami planu i z naszymi kolegami, którzy brali udział w tym konsorcjum, rozwiązała wiele tematów. Natomiast no, widzimy już i obserwujemy w mieście takie sytuacje, kiedy jeden nawet duży inwestor sprzedaje komplet działek, a jest jakaś droga, która nikomu na końcu ma nie przynależeć. I takich tematów po prostu jest mnóstwo do rozwiązania, więc liczymy na więcej warsztatowych konsultacji w Nowej Atmosferze. Pan Zbigniew chciałby coś dodać? Nie, koniecznie. Dobra, tam jest głos sali. Dzień dobry Państwu, Marcin Maserak. Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj zaraz się panel pewnie zmieni, paneliści się zmienią i tak nawiązując trochę do tematu kolejnego, chciałbym spytać, jak Państwo widzą możliwość wpływu mieszkańców czy różnych grup zainteresowania na kwestie polityki miasta, w kwestii prywatyzacji komunalnego zasobu, tak? Czyli w sensie, jeśli jest coś miejskie, jakie widzą Państwo możliwości, narzędzia dla mieszkańców, żeby mogli wpływać na właśnie strategię miasta w kwestii prywatyzacji? To jest pytanie do? Do tych z Państwa, którzy chcą odpowiedzieć, mają coś do dodania tutaj. Dziękuję. To ja proszę bardzo krótką odpowiedź. Ja odpowiem krótko, że to nie jest akurat mój dział, więc to nie jest unik, ale po prostu tym się nie zajmuję bezpośrednio. Natomiast jak najbardziej kierunek miasta to jest prywatyzacja miejskich zasobów mieszkaniowych i każde działanie w tym kierunku jest pozytywne. Bardzo proszę, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce odpowiedzieć. Nie, jeszcze pan Zbigniew. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo to być może będzie wątek w tej drugiej części dyskusji, ale wydaje mi się, że to nie powinien być temat, bo to jest pewnego rodzaju ideologia, to jest religia, albo się w nią wierzy, albo nie, prywatyzacja, albo komunalizacja, natomiast to jest, czy dany obiekt, to dokładnie pokazuje ta dyskusja, która za chwilę będzie, ale która już się rozlała, pokazuje, że bardzo często skupiamy się na jakimś po prostu artefakcie zupełnie nieistotnym, zapominając o całokształcie strategii. No, dyskusja na temat wyspy nie powinna dotyczyć kamienicy, tylko powinna dotyczyć wyspy, bo wyspa jest dobrem i to, co na niej było, jest dobrem, a kamienica tylko przypadkowo na niej stoi. I nie powinniśmy właśnie odwracać jak gdyby kota ogonem i szukać jakichś tematów, które są medialne, bo łatwo się dyskutuje, łatwo się coś blokuje, łatwo się coś prywatyzuje bądź nie prywatyzuje, unikając trochę trudniejszych tematów, bo temat strategii dla wyspy, temat mądrej strategii, mądrego rozwiązania mądrego poprowadzenia tego zjawiska, które nam ktoś po prostu dał w prezencie, znaczy sam tak się złożyło, jest tematem dużo trudniejszym, dużo bardziej złożonym. I wydaje mi się, że powinniśmy tak stawiać problemy, a na końcu tego jest detal pod tytułem, czy coś sprzedać, czy czegoś nie sprzedawać. To jest koniec dyskusji, a nie początek. To teraz Mateusz Kokoszkiewicz, Gazeta Wyborcza. Witam, dziękuję za przedstawienie. Pan dyrektor Osowicz powiedział, że będą powstawać liczne analizy przed stworzeniem studium. W Biurze Rozwoju Wrocławia już dzisiaj powstaje dużo takich analiz i niestety są one tajne przed mieszkańcami. Już wiele razy były pisane wnioski o dostępność informacji publicznej. Pamiętam na przykład taka tematyka wzgórz była w tym wniosku i mimo, że samo Biuro Rozwoju Wrocławia chwali się, że w sprawozdaniu prezydenta, że takie analizy robi, to nie jest chętnie się nimi dzielić, więc to by była według mnie pierwsza taka wola zmiany po stronie Urzędu Miejskiego, żeby te wszystkie analizy, które już powstały w Biurze Rozwoju Wrocławia, które są często niezwykle ciekawe, bo czasami jednak je udostępniają, to żeby wszystkie były dostępne i to nie na wniosek, tylko w internecie, żeby każdy sobie mógł tą wiedzę też przyswoić. To jest pierwsza rzecz. I druga, bardzo pokrewna. Obecnie de facto o mieście decyduje się przez tak zwane decyzje o warunkach zabudowy. To te decyzje poza planami decydują o tym, co w mieście będzie. I te decyzje u nas też są tajne, mimo jasnego orzecznictwa samorządowego kolegium odwoławczego. Urząd Miejski utajnia te decyzje. Powiem więcej, utajnia nawet rejestr samych decyzji. Więc my nie tylko nie możemy znać treści tych decyzji, a nie możemy wiedzieć też, że takie decyzje były. Więc każdą debatę o przyszłym planowaniu przestrzennym zacząłbym może od ujawnienia
tego, co już w urzędzie się dzieje w tej sprawie i przestrzegania po prostu przepisów, które też już istnieją, czy to konstytucji, czy to ustawy o udostępnieniu informacji publicznej z 2001 roku. 14 lat tej ustawy, a cały czas niestety tak jakby urzędy niektóre i niektórzy urzędnicy się nie dostosowali do tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pan dyrektor osobiście się zrozumiał. Czas ujawnić tajne archiwa. Teraz działa? Tak. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, chcemy przygotować pewien pakiet właśnie materiałów, które uważamy za istotne przy konsultacjach społecznych w sprawie studium i chcemy je nie tyle udostępnić, co nawet rozpropagować. To znaczy, to jest szansa poprzez tą platformę. Także tu nic tajnego nie będzie, to mogę zadeklarować. I w tej chwili robimy kilkanaście analiz, no z pamięci ich nie wymienię, bo tego jest dość dużo. I to, co będzie się dało powiesić, że tak powiem, w internecie, to powiesimy, a co się nie będzie dało, to będzie dostępne w inny sposób, na zasadzie wizyty u nas, prawda? Bo są takie materiały niektóre, które no, zajmują tyle giga, że po prostu nie ma sensu ich wieszać. To tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Tutaj pan profesor Eisenmont, widzę. To jest pytanie. Plan zagospodarowania czy studium warunkowa mnie się kojarzy z taką formą historyczną masterplan, przez to, co się nazywało, a master ma swojego mistrza. Ja mam pytanie, ponieważ znamy historycznie takich ludzi, którzy sobie potrafili wyobrazić całe miasto i stworzyli jakiś szkic ogólny dotyczący koncepcji ośrodka. Czy w ogóle w dzisiejszym czasie jest to możliwe? Ponieważ mam wrażenie, że planowanie przestrzenne to jest w tej chwili bardziej polityka niż myślenie poparte jakąś wizją. Czy we Wrocławiu był plan Berga, prawda? To jest świetny przykład i był taki Herman Jansen, który też projektował całkiem wielkie obszary. W bardzo skuteczny sposób do tej pory się tymi obszarami cieszymy. Cieszymy, czy pan dyrektor Osobicz będzie tym mistrzem tego planu, czy przewiduje się w ogóle kogoś, kto będzie tworzył wstępną koncepcję, która będzie poddawana dyskusji, bo myślę, że dyskusja bez jakiejś podstawy w postaci jakiejś koncepcji trochę nie ma sensu. Proszę Państwa, dzisiejsza formuła jest nieco inna. Na pewno na tym planie, na tym studium Wrocławia olbrzymie piętno wywarł profesor Cipser, który był głównym projektantem pierwszego studium z 1998 roku. I pewne elementy nadal funkcjonują i są realizowane, bo to jest takie decyzje, to się realizuje latami i musi być pewna ciągłość planistyczna. Natomiast ja postrzegam osobiście takie studium jako projekt, który zawiera kompromis. To znaczy sztuka, to tak jak się mówiło, że tak przygotowujemy zresztą absolwentów gospodarki przestrzennej, że mają inną mentalność trochę niż architekci, którzy muszą być bezkompromisowi w realizacji swojej wizji. Tutaj musi być wizja, ale ta wizja musi być również propozycją pewnego kompromisu czy ugody społecznej, można powiedzieć. Czyli te wszystkie siły, które działają w mieście, muszą znaleźć jakiegoś rodzaju stan równowagi, który w takim dokumencie się zapisuje. Ale nie można zrezygnować z wizji, bo taki stan równowagi bez wizji byłby chaosem. Więc to trzeba złożyć, ale taka formuła, jak była w 24 roku na konkursie, gdzie były konkursy na plan Wrocławia, to chyba już jest mało możliwa w tej chwili. Właśnie dlatego, że tak olbrzymia jest rola społeczeństwa i tak olbrzymia rola biznesu i ten proces jest tak skomplikowany, że no nie można usiąść to narysować jednym ruchem. Czasami nad jedną kreską się siedzi bardzo, bardzo długo. A czy po zrobieniu studium ktoś będzie zasługiwał na miano mistrza, no to poczekajmy te dwa lata. Powoli porządku jeszcze może byśmy od razu ustalili, ktoś chciałby zabrać głos. Tam już pan ma mikrofon. Czy ktoś jeszcze będzie chciał zabrać głos? Dobrze, to w takim razie będzie nasz ostatnia. To może się przedstawię. Piotr Szymański, Politechnika Wrocławska, też członek TUMW. Tutaj padło takie zdanie na początku tej debaty, może byśmy zaczęli od głosu inwestorów i w sumie jakbym miał zaproponować coś na Nowy Wrocław, to może nie. Znaczy, mam wrażenie, że to jest główna choroba, która toczy to miasto, także to widzieliśmy na przykładzie dworca PKS ogromnie, tak? Bo, znaczy ja się nagle znalazłem w północnej Korei przy okazji rozmów na temat
planów odnośnie dworca PKS. Właśnie może nie, może zacznijmy od rozmowy z mieszkańcami, może zacznijmy od konstruowania faktycznie tego dla mieszkańców. W takiej faktycznej, oddolnych konsultacjach społecznych. Nie takich, które są na końcu, kiedy na przykład napracujemy się, jak było przy polityce mobilności, większość uwag i tak będzie odrzucone bez słowa. Właśnie chodzi o to, żeby zacząć najpierw rozmawiać z mieszkańcami i żeby... I chciałbym w związku z tym dopytać o to, tam była kwestia rozstrzygnięcia w tym diagramie czasowym, jak to będzie... Czy będziemy rozmawiać o rozstrzygnięciach na takiej zasadzie, że zdefiniujemy sobie wcześniej wartości, odnośnie wobec których będzie podejmowane to rozstrzygnięcie, czy po prostu rozstrzygnięcie będzie tak zapadać bez uzasadnień jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Może zanim przejdziemy jeszcze do dyrektora Osowicza, jeszcze wytłumaczę jedną rzecz, że myślę, że bardzo dobrym przykładem na to, jak można zaangażować i spytać mieszkańców, będzie drugi nasz panel na temat Wyspy Spodowej i konsultacji, które będą się tam odbywać i pomysłu, jak byśmy chcieli to zrealizować. I to myślę, że świetnie pokaże prezentacja Bartka Świerczewskiego, który ma bardzo duże doświadczenia z wrocławskiego budżetu obywatelskiego, z tego, jak można zaangażować mieszkańców do tworzenia różnych projektów, na którym może im zależeć. Dyrektor Sowicz? Może tylko krótko. Musi być między poszczególnymi, nazwijmy to, aktorami, w polityce miejskiej, czy w grze o miasto, jak to niektórzy nazywają, no musi być pewna równowaga. Można wymienić no, przynajmniej ze 30 rodzajów grup, które mają jakieś swoje interesy i te interesy trzeba poukładać. To nie jest tak, że wszystko idzie w jednym kierunku. No i na pewno najważniejsza jest ludność, mieszkańcy, wrocławianie, tak jak to pisałem, ale z kolei bez biznesu, bez deweloperów, no, to miasto w ogóle nie rozwijało się. Więc tu trzeba znaleźć pewien stan sensownej równowagi i po to właśnie planujemy tak rozbudowane konsultacje przy studium, żeby wypracować coś takiego i żeby przede wszystkim otworzyć się na szersze rzesze Wrocławia, wykraczające poza te grupy, o których tutaj mówiłem, z którymi oczywiście jak najbardziej się liczymy. I żeby dać informację wszystkim, żeby można było te propozycje dobre wypracować. Oby tak było, żeby te propozycje niejako wypłynęły same, żeby nie trzeba było rozstrzygać między sprzecznościami. No, ale natura rzeczy w planowaniu przestrzennym jest tak, że nie da się prawdopodobnie bez sprzeczności. Zazwyczaj pojawia się jakiś kompromis, który jest potrzebny. Czy pani Dorota jako przedstawicielka? Chciałbym tylko o tych wartościach jeszcze spytać. Czy to będzie zdefiniowane jakby cele, które, odnośnie których będziemy zestawiać rozstrzygnięcia, czy to będzie po prostu arbitralne? Czy w tym schemacie, który pokazywałem, pojawiło się słowo, takie trzy kroki, do których przywiązujemy bardzo dużą wartość. Analizy, czyli stawiać jak jest. Potem jest wyzwania i problemy, czyli to są znaki zapytania. Co zrobić? Znaczy, że coś trzeba zrobić po prostu. I pomysły. Pomysły być może na poziomie tych pierwszego wczesnych konsultacji by właśnie mówiły nie o konkretnym, że drogach prawo czy w lewo, tylko właśnie wartości. Trzeba zdefiniować wtedy, co jest wartością, bo może później rozwiązanie przyjdzie już profesjonalnie, już nie musi być, ale tak sobie myślę, że właśnie na tym pierwszym etapie te wartości, które wrocławianie wyznają, które są dla nich ważne, tam powinny być jakoś zdefiniowane. To się kryje w tym słowie pomysły, może niezręcznie dobrane, ale nie chciałem używać innych koncepcji czy coś takiego. Może zasady, ale to jest coś więcej jak zasady. To jeszcze pani Dorota Jarocka-Śródka i kończymy tę część. Nie jest mi do końca zręcznie w ten sposób kończyć tą dyskusję, ale ponieważ dyskusja miała być merytoryczna, to nie będę rozwodziła się nad tym, że nie jestem albo jestem chorobą, która toczy to miasto. Natomiast uważam, że wszyscy obywatele tego miasta ze swoim doświadczeniem i wiedzą mają prawo o tym mieście się wypowiadać. I zdaje się, że konsultacje społeczne miały dotyczyć wszystkich wrocławian. Czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Bartłomiej Świerczewski i to ja będę miał przyjemność współprowadzić konsultacje dotyczące Wyspy Słodowej, kamienicy nr 7 na Wyspie Słodowej. Podstawą dla mnie, ale też dla Państwa biorących udział w tych konsultacjach jest uchwała Rady Miejskiej przyjęta kilka tygodni temu w czasie sesji. To ona wyznacza, jak te konsultacje mogą przebiegać, to ona wyznacza termin tych konsultacji. A termin jest prawie
3-miesięczny. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje nam się, że to jest optymalny czas, który pozwoli nam, czy Państwu, tak naprawdę nam wszystkim wrocławianom, zgłosić swoje pomysły na kamienicę numer 7 przy Wyspie Słodowej. Pozwoli nam na to, żeby o nich wszystkich porozmawiać i pozwoli nam na to, żeby potem je przekazać prezydentowi. Te konsultacje będą miały tak naprawdę trzy filary. To jest filar elektroniczny, czyli zarówno platforma, dzięki której Państwo będziecie mogli zgłaszać swoje opinie i wnioski, ale też korzystać z bazy wiedzy, która będzie na tej platformie zawarta. To jest forma papierowa, czyli ten drugi filar dla wszystkich osób, które nie będą z różnych przyczyn chciały, mogły wziąć udział w konsultacjach w formie elektronicznej, będą mogli przesłać nam swoje opinie i wnioski również w formie tradycyjnej, papierowej, ale też my będziemy chcieli w ten sposób docierać do mieszkańców, zdając sobie sprawę z tego, że nie wszyscy korzystają z internetu. No i trzecia rzecz, wydaje mi się, że najistotniejsza, czyli cykl spotkań informacyjnych. Mamy nadzieję, że również warsztatów. Zasadniczo konsultacje skierowane są do mieszkańców, tak mówi uchwała Rady Miejskiej, czyli do wszystkich nas, którzy korzystamy z miasta, korzystamy z Wrocławia. Ale nam zależy na tym, żeby dotrzeć też do poszczególnych grup interesariuszy. Najogólniej można powiedzieć, że to są użytkownicy wyspy, ale też sąsiedzi wyspy. Oczywiście tych podziałów można dokonywać tutaj więcej. Nie ukrywam, że liczymy też na uwagi z Państwa strony w tym zakresie, bo tak jak powiedziałem, uważamy, że żeby konsultacje były przeprowadzone w sposób pełny i jak najbardziej kompletny, to powinniśmy dotrzeć do wszystkich tych osób, którzy chcieliby się w tej sprawie wypowiedzieć. Startujemy 23 lutego, czyli już niebawem. Jednocześnie chciałem zdementować takie informacje medialne, które pojawiły się w minionych dniach, że konsultacje już się zaczęły. Nie, konsultacje jeszcze się nie zaczęły. Konsultacje, tak jak powiedziałem, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, zaczynają się 23 lutego i potrwają do 30 maja. A zaczynamy w ten sposób, że chcemy się z Państwem podzielić po pierwsze platformą, pokazać tą platformę, na której, tak jak mówiłem, będziemy chcieli zawierać wszystkie te informacje, które mogą być potrzebne nam wszystkim do tego, aby ta dyskusja, o czym już mówił pan dr Osowicz, była jak najbardziej kompletna i pełna, żebyśmy nie rozmawiali w oderwaniu od rzeczywistości. Druga rzecz istotna, która będzie miała miejsce tego 23 lutego, to przedstawienie harmonogramu. I tutaj znowu moja taka uwaga, będziemy liczyli też na uwagi ze strony Państwa, czyli jeżeli będziecie mieli uwagi co do tego harmonogramu, czy też będzie Wam brakowało jakichś materiałów, które powinny Waszym zdaniem znaleźć się na stronie internetowej, to bardzo prosimy o takie informacje. Rzecz ostatnia, o której chciałem powiedzieć, to jest to, jak te konsultacje powinny wyglądać i na czym one będą polegały. One będą polegały, proszę Państwa, na tym, że my, czyli urząd, będziemy zbierali uwagi i opinie ze strony Państwa, czyli mieszkańców. A dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ konsultacje we Wrocławiu do tej pory nie były taką rzeczą, która aż tak bardzo, konsultacje ogólnomiejskie, nie były rzeczą taką, która się bardzo często odbywała. Tutaj być może na czasie tej dyskusji mogą być jeszcze pewne inne formy rozumienia tego pojęcia. My odnosimy się do pewnych praktyk, zwyczajów, które dotyczą całego kraju, które występują w różnych miastach w Polsce. Tak konsultacje powinny wyglądać. Zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców. Zależy nam na tym, żeby umożliwić Państwu, nam wszystkim tak naprawdę jasną, otwartą rozmowę w oparciu o wszystkie materiały, które mogą dotyczyć tego tematu, które mogą w tej sprawie być istotne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Bartku. Proponuję, żebyś został na scenie. Zapraszamy panią Joannę Stańczyk, która wystąpi... Kobiety najpierw. Która będzie reprezentowała lokalny biznes, dyrektora Jacka Sutryka, dyrektora Departamentu do Spraw Społecznych oraz przedstawiciela wyspy, inicjatywa Wyspa Słodowa 7, doktora Rolanda Zarzyckiego. Udział również weźmie Łukasz Medekrza, który parę lat temu napisał bardzo ciekawy tekst na temat tego, jak można byłoby zagospodarować Wyspę Słodową. I może zaczęlibyśmy od inicjatywy Wyspa Słodowa 7. Tak, dziękuję. Jak taka forma konsultacji przemawia? Czy ta forma, która przed chwilą została zaproponowana? Tak, dokładnie. Ja myślę, bo tutaj mam też notatki różne, które sobie robiłem tutaj na szybko.
Wydaje mi się przede wszystkim, że jeżeli wszystko wyglądałoby tak, jak tutaj w teorii zostało przedstawione i tak, jak wcześniej zostało przedstawione przez dyrektora Osowicza, to myślę, że byłoby już bardzo dobrze, gdyby rzeczywiście tak to wyglądało. No ale powstaje pytanie, czy rzeczywiście tak będzie wyglądało w praktyce. To zobaczymy. I jakby kierując się tym, co... Ja nie wiem, jak dużo mam mówić, czy ja jakby mogę jeszcze, czy będziemy jeszcze rozmawiać o innych rzeczach, ale tutaj jakby zostaliśmy przed spotkaniem jako Wyspa Słodowa 7, jako inicjatywa Wyspa Słodowa 7, zostaliśmy poproszeni o to, żeby w jakiś sposób odnieść się do tego procesu konsultacyjnego i do tego, jak on mógłby wyglądać, jakie są nasze uwagi, sugestie, więc ja takie mam też uwagi, które tutaj wspólnie jakoś wypracowywaliśmy. Chciałbym się nimi podzielić, więc przede wszystkim bardzo się cieszymy, że do tych konsultacji dochodzi. To jest jakby pierwsza rzecz, dlatego że no, przez 4 lata temat, mniej więcej powiedzmy, czy niecałe 4 lata, temat Wyspy Słodowej był bardzo gorący, no a nikt nie chciał na ten temat jakoś rozmawiać, wydaje mi się, z mieszkańcami miasta w taki szeroki sposób przynajmniej. I to bardzo się cieszymy, że tutaj prezydent miasta, że Rada Miejska wsłuchali się w głos, który jakoś tam został przez nas amplifikowany, bo tak naprawdę to nie jest nasz głos grupy inicjatywnej Wyspa Słodowa 7, tylko to jest głos bardzo wielu środowisk, które o tej wyspie chciały rozmawiać. Ja bym też powiedział, że tutaj trochę jest tak, że w tej debacie medialnej, która się wytworzyła, miasto zostało podzielone na jakieś strony. Zresztą tutaj tak też Szymon powiedział, że różne tutaj środowiska mamy, że mamy biznes, mamy aktywistów, mamy miasto i tak dalej. Ja myślę, że to w ogóle nie tak powinniśmy na to patrzeć. To znaczy oczywiście można taki podział wyróżnić, ale to nie jest kluczowe w tym momencie. Ważne jest to, że nie ma stron, wydaje mi się, to znaczy to jest nasze wspólne miasto i powinniśmy w jakiś sposób zatracić się w tym, to znaczy zapomnieć o tym, kim jesteśmy, może i próbować jakoś rozmawiać. I tutaj też w tej prezentacji, która była, było powiedziane, że będą spotkania z mieszkańcami. I to jakby też mnie jakoś zwróciło moją uwagę, z mieszkańcami, czyli czyje spotkania z mieszkańcami. Bo mi się wydawało, że to są spotkania mieszkańców. I ja bym na przykład chciał o tym myśleć w taki sposób, że to mieszkańcy się spotykają, żeby rozmawiać o wyspie. Ja wiem, że to jest detal i nie chcę... Naprawdę, proszę nie odebrać tego w ten sposób, że czepią się słówek, bo to nie chodzi mi o to, że tam było akurat z czy nie z, ale wydaje mi się, że to jest bardzo symptomatyczne. To znaczy symptomatyczne jest to, że myślimy o tym w ten sposób, że miasto zapytuje mieszkańców o ich opinię. A to... Tak, wydawało mi się, że też była taka konkluzja właśnie, prezentacji. Właśnie. A ktoś musi zorganizować te spotkania. Tak. No chyba, że inicjatywa Wyspa Słodowa 7 bierze na siebie również część organizacji, ale to myślę, że nie jest czas na to, żeby dyskutować. Czy jeszcze? O, jeśli mogę, to chętnie. To proszę. Więc ja powiem tak, my oczywiście nie poczuwamy się tutaj do tego, żeby organizować to spotkanie i nie chcielibyśmy, to nie w tym zupełnie rzecz. Chodzi w tym, tak jak mówi się w telewizji na przykład, że dziennikarz powinien być przeźroczysty, on powinien podawać informacje, a nie powinno być go widać. Wydaje mi się, że miasta nie powinno być widać, w sensie administracji miejskiej. Administracja ma służyć temu, żeby zorganizować proces, w którym mieszkańcy między sobą będą rozmawiać na temat miasta. I to jest jakby ta podstawowa jakby taka różnica, bardzo ideowa, ale wydaje mi się, że gdzieś ważna i gdzieś tam u nas mocno zakotwiczona. Więc jakby technicznie to wszystko mi się podoba, czy nam się podoba, ale wydaje mi się, że ważne, żeby to podkreślić. Dobrze, bo ja tutaj widzę, że muszę szybko iść dalej z kolejnymi punktami, które mam powiedzieć. Więc tak, ważna jest forma oczywiście i ważne jest to, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. To znaczy sama forma jest, tak jak tutaj to technicznie zostało przedstawione, jest bardzo fajne, ale też chodzi o to, żeby rzeczywiście ludzie we Wrocławiu się o tym dowiedzieli, bo często te konsultacje są organizowane nawet bardzo poprawny, fajny sposób, ale mało ludzi w nich uczestniczy. Nie uczestniczy po pierwsze dlatego, że nie dowiadują się o tym, czyli że komunikacja nie jest dostatecznie dobra. I to jakby, ja to mówię jako jakaś sugestia, nie jako krytyka, po prostu uważam, że fajnie byłoby to zwrócić uwagę. I po drugie dlatego, że pozostawiam jakieś pytanie, jakieś niedopowiedzenie, jest kwestia sprawczości. To znaczy, o ile sam proces konsultacji jest jakoś w miarę przejrzysty, bym powiedział, no to nie do końca przejrzyste jest, co się stanie z tymi naszymi pomysłami, które my zgłosimy, z tym naszym czasem, zaangażowaniem. Tutaj, tak jak Łukasz pokazywał na początku, wielu ludzi w Poznaniu powiedziało, że nie bierze udziału w konsultacjach, ponieważ nie wierzy, że cokolwiek z tego będzie wynikało. No i to jest podstawowy problem. Tutaj we Wrocławiu też ludzie mogą nie wziąć udziału, bo wprawdzie proces jest fajny, ale pytanie, czy nie skończy się na tym, że sobie pogadamy. I teraz część ludzi będzie miała poczucie, że straciło czas. I dlatego to by było bardzo ważne i na to też chciałem zwrócić uwagę, że byłoby bardzo fajnie, gdyby miasto
gdyby administracja miasta wprost powiedziała, jak będzie później dalej z procesem decyzyjnym, czy na ile to będzie transparentne, na ile my będziemy widzieli, jak te procesy, jak te decyzje są podejmowane i tak dalej, i tak dalej. I to sprawi być może, że ludzie będą przekonani do tego, że warto wziąć, zaangażować się, poświęcić swój prywatny czas w te konsultacje. I jeszcze powiem tak, mamy też jakieś konkretne propozycje w ogóle pytań, które mogłyby być w tych konsultacjach, ale nie chcę w to wchodzić, bo nie ma czasu, podejrzewam. Więc jeszcze tylko jedna taka uwaga tutaj odnośnie, albo może to później, może jeszcze pewnie będę miał czas. Tak? Na pewno. Okay, to mam taką propozycję, żeby pan podesłał te pytania na szymon.sikorski@araf.pl. Myślę, że na pewno one nam bardzo pomogą. To może pani Anna Stańczyk. Witam. Ja zostałam wezwana do tablicy jako lokalny, mały przedsiębiorca, nie deweloper. My prowadzimy pomosty przy Wyspie Słonowej od kilku lat, między innymi od zeszłego roku taki pomost Barbarka. I można powiedzieć, że sprawa Wyspy Słonowej jest nam znana i wiemy o niej bardzo dużo. I ja się zgodzę tutaj z panem, który był w poprzednim panelu, panem Maćkowym, że to nie chodzi o tą kamienicę, tylko chodzi o wyspę i właściwie o ten teren, który jest jeszcze w centrum, w ścisłym centrum miasta, który zostaje zagospodarowany przez, można powiedzieć, deweloperów, ale nie w takiej skali jak tutaj Archicom, który buduje nowe podmiasta, tylko przez takich deweloperów, którzy budują luksusowe rezydencje dla bogatych ludzi. I ja osobiście powiem, bardzo chętnie mieszkałabym w takiej rezydencji z widokiem na rzekę, ale obawiam się, że zabraknie nam już za chwilę wysp. Rezydencje zostaną sprzedane, wynajęte itd., itd., a wrocławianie nie będą mieli gdzie pójść w centrum, żeby móc tam spędzać czas. Mamy we Wrocławiu przy Uniwersytecie 5 wysp. Jest to Wyspa Słodowa, największa, Bielarska, której funkcja została kilka lat temu określona i powstały tam ogródki dla dzieci. Jest wyspa Piaskowa, dla której został zmieniony plan zagospodarowania i wybudowano tam apartamentowiec. Jest Wyspa Daliowa w stałym zarządzie RZGW, czyli Skarbu Państwa, na której trudno cokolwiek zorganizować, ponieważ na nic miasto nie wyraża zgody. I mówię to o organizowaniu rzeczy raczej dla ludzi młodych. I Wyspa Tamka, którą wszyscy wiemy, jest w zarządzie dwóch uczelni na sprzedaż. Podejrzewam, że również powstaną tam jakieś formy apartamentowców. I właściwie cała akcja zaczyna się od tego, że to jest jedyne miejsce znane w Polsce, Wyspa Słodowa, i my się spotykamy z tym od wielu lat. Kiedy mówimy, że działamy przy Wyspie Słodowej, nie ma właściwie człowieka w Polsce, który by nie wiedział, a słyszałem Wyspa Słodowa. To jest ta przestrzeń wolności, która została wybrana przez ludzi młodszych i starszych. Kiedy kilka lat temu zakładaliśmy pierwszy pomost na wodzie, no, proces był trudny. On dalej nie jest łatwy. Natomiast zakres jakby osób, które zaczęły uczęszczać na wyspę, jest większy. To znaczy oprócz młodzieży przychodzą tam ludzie starsi. Tacy, którzy nie chodzą już na wyspę, bo nie są licealistami czy gimnazjalistami, ale pokończyli studia, poszli do pracy, mają sentyment i chcą tam iść, usiąść, napić się, niekoniecznie piwa. Czasami jest to woda, sok albo cokolwiek innego i spędzić miło czas w centrum. I właściwie moim zdaniem ta awantura o tę kamienicę jest awanturą w ogóle o tą przestrzeń, którą zabiera się wszystkim wrocławianom. I to jest ostatni dzwonek, ponieważ jeżeli kamienica zostanie sprzedana, prawdopodobnie zostanie wyburzona, gdyż jej stan jest fatalny i zostanie tam zabudowany kolejny apartamentowiec bądź no, jakaś inna forma hotelu. I będziemy mieć parczek, oczywiście, po którym każdy będzie mógł chodzić, ale spędzanie tego czasu takie, jakie ono wygląda teraz, po prostu nie będzie istniało. Ja powiem też o problemach takich krótko, bo już kończę.
które dotyczą wyspy i o które prosiłabym, żeby zwrócić na nie uwagę. Po pierwsze, jako lokalni przedsiębiorcy apelujemy, aby tej wyspy nie grodzić. I nie grodzić jej ani podczas koncertów, które tam były. Teraz być może ten problem upadł w ogóle, ponieważ nie będzie koncertów, czego żałujemy. Nie grodzić, ponieważ nie zezwala na to prawo. Jest to ustawa o prawie wodnym. I nie można grodzić nabrzeży 1,5 metra od wody. My tego prawa we Wrocławiu nie przestrzegamy, ponieważ wszystkie kamienice, które budowane są na cyplach, są budowane od brzegu do brzegu. Ja mogę się założyć tu z ludźmi z sali, kto przejdzie przy tych kamienicach pobudowanych dookoła, stawiam piwo. Druga sprawa. Zrobiliśmy kilka kosztownych remontów we Wrocławiu parków. Był to Park Staromiejski, Park Staszica, Plac Świętego Macieja. Proszę Państwa, to są parki wyremontowane naprawdę za grube miliony. W żadnym z tych parków nie stworzono toalet. Owszem, są toalety dla psów. Na Świętego Macieja odmalowano stary szalet, ale niestety nie ma toalet. Apel do władz miasta, architektów. Szkoda, że tu nie ma tych. Państwa wyszli, prawda? Ja bym chciała naprawdę być lepiej traktowana niż pies. Jeżeli ja wychodzę na Wyspę Bielarską, czy do Parku Staszica, czy do Parku Staromiejskiego, który dopiero po kilku awanturach po prostu miasto udostępniło albo nakazało udostępnienie toalety w Teatrze Lalek, no to proszę Państwa, gdzie ma iść ta matka w Parku Zachodnim czy jakimkolwiek innym we Wrocławiu z tym dzieckiem? No pod krzak. Dziecko to jeszcze my zniesiemy, ale jak dorosły, to co, jest dzień świra? Po prostu zróbmy toalety. Toalety to jest podstawa naszej egzystencji. Nie nowe osiedla. Naprawdę. Toalety. I właściwie tak powiem, my nie jesteśmy związani ani formalnie z miastem. Naszą przestrzeń wynajmujemy od Skarbu Państwa. Nie jesteśmy związani również z inicjatywą Wyspa Słodowa 7. Ale podoba nam się to i chcemy, żeby tam ludzie przychodzili, żeby młodzi ludzie mogli usiąść, żeby mogli wypić piwo, niekoniecznie u nas na pomostach. Nie przeszkadza nam to. I proszę nie stawiać też nas w opozycji, że przedsiębiorcy nie chcą tam młodych ludzi, bo śmiecą, brudzą, hałasują. Nie wszyscy przedsiębiorcy, a podejrzewam, że większość tych, którzy operują przy rzece, wyspach i tak dalej, bardzo chętnie tych młodych ludzi widzą. I ostatni mój apel, tu ja rozmawiałam również z panem prezydentem Lujem. Potrzebna jest osoba w mieście, potrzebne jest ciało może społeczne, teraz takie powstają rady konsultacyjne na temat rzeki Odry i miejsc przylegających. Proszę Państwa, Odra to jest właściwie nasza największa atrakcja. Zaraz za panoramą wrocławicką, rynkiem, no i może teraz w zoo Afrykanarium. Marzy mi się, żeby były nabrzeża w kafejkach, w barach, żeby ludzie mogli korzystać z plaż, żeby był basen w wodzie, prawda, tak jak w Berlinie. I uważam, że więcej zrobimy dobrego, jeśli będziemy działać w tym temacie, niż jeżeli będziemy pozwalać kolejnym deweloperom budować cudowne apartamenty nad wodą. Życzę sobie tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Ja myślę, chcielibyśmy skupić się na bardzo wąskim temacie dzisiaj, czyli na konsultacjach społecznych w sprawie kamienicy Wyspa Słodowa 7. I bardzo bym prosił, żebyśmy skupili się dzisiaj przede wszystkim na tym, bo zależy nam bardzo, żeby wyciągnąć jak najwięcej wniosków, które pomogą nam zrobić bardzo dobre konsultacje. Łukasz Medeksza? Ja uważam, że teraz pan dyrektor Sutryk powinien zabrać głos, bo widzę, że też ma 10 stron tutaj zapisanych maczków. Proszę odczytać. Czcionka pozostawia trochę do życzenia, jak widzę, ale skorzystam mimo wszystko. Ja to troszeczkę ad vocem do pana doktora. Rzeczywiście jest tak, że mam wrażenie, że my wchodzimy
na pewien drugi krąg, a mianowicie ten model demokracji taki partycypacyjny, on już, tak jak pan powiedział, we Wrocławiu się dzieje. To wcale nie znaczy, że nie ma nic do poprawienia. Absolutnie tak nie jest. Natomiast on się dzieje oczywiście warunkiem sine qua non prowadzenia efektywnie tego procesu jest to, że ci, którzy chcą brać udział w tym procesie partycypacji, rzeczywiście w przestrzeni miejskiej występują i chcą dialogować. Jest bowiem tak już dzisiaj, że jest wiele rzeczy, które podlegają konsultacjom społecznym. Nie zawsze ujawniają się ci wszyscy interesariusze, którzy mogliby się ujawnić i z nami o różnych kwestiach podyskutować. Natomiast zgoda, że uczymy się wszyscy, uczymy się tutaj we Wrocławiu i uczymy się w Polsce tego drugiego kręgu, którego można by za Habermasem nazwać tym modelem demokracji właśnie deliberatywnej, gdzie siedzimy, rozmawiamy, dialogujemy i pewne rzeczy konsultujemy i dzisiaj jesteśmy tego tutaj wszyscy, jak siedzimy, żywym dowodem. To po pierwsze. Po drugie, konsultacje społeczne i ten dialog ma rzeczywiście sens tylko wtedy, kiedy zostanie jasno zdefiniowany przedmiot tego dialogu i tej konsultacji. Tutaj dziękuję panu, bo rzeczywiście nas wszystkich powinien obowiązywać w tym zakresie pewien reżim i mobilizacja. Ja chętnie bym porozmawiał o wszystkich przestrzeniach parkowych w mieście, ale to te konsultacje dotyczą, no i właśnie, teraz czego one dotyczą, bo mi się wydawało dotychczas, że one dotyczą kamienicy pod numerem 7, która znajduje się na Wyspie Słodowej i nad tym będziemy się wspólnie przez najbliższy czas zastanawiać, co chcielibyśmy, jak chcielibyśmy to miejsce, tą kamienicę albo ten plac, tą działkę, tą kwaterę wspólnie sformatować, biorąc pod uwagę państwa oczekiwania, a także oczekiwania tych wszystkich interesariuszy, którzy być może się jeszcze nie ujawnili, być może jeszcze o tym procesie konsultacji się nie dowiedzieli. Dlaczego istotne w mojej ocenie jest rozdzielenie i jasne nazwanie sobie tych dwóch tematów? Bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Wyspę Słodową jako taką, to powinniśmy i teraz wierzący mogą sobie to przyjąć jako 11 przykazanie, wszyscy inni pozostali jako pewien aksjomat albo tautologię, że absolutnie Wyspa Słodowa jest, była i będzie pewną przestrzenią publiczną. I tutaj znowu można by się mądrować i odsyłać do pewnych koncepcji socjologii miasta, która klasyfikuje tą przestrzeń miejską na trzy jej kategorie, tak? Przestrzeń prywatną, półpubliczną i przestrzeń publiczną. Wyspa Słodowa jest przestrzenią publiczną, była, jest i nią pozostanie. I dzisiaj nie straszyłbym żadnym procesem prywatyzacji kamienicy czy kwatery, na której ta kamienica się znajduje i nie uznawałbym tego jako otwarcie pewnej ścieżki, która ma na końcu doprowadzić do prywatyzacji tego miejsca. Proszę Państwa, nikt, żadna władza publiczna, w tym ta władza, która tutaj w części jakiejś skromniejszej przed Państwem siedzi, nie jest pozbawiona instynktu samozachowawczego i nikt, komu w ogóle takie rzeczy po głowie nie chodzą. Chciałbym o tym bardzo wyraźnie powiedzieć i chciałbym prosić Państwa o to, żebyśmy w ogóle o tym nie dyskutowali. Ta przestrzeń, raz jeszcze powtórzę, była, jest i będzie przestrzenią publiczną. Zastanawiajmy się wspólnie, jak ją sformatować. Ja wcale nie uważam, że ten model, który dzisiaj tam obowiązuje, jest modelem idealnym, jest modelem skończonym. Bardzo proszę, rozmawiajmy o nim podczas kolejnych dyskusji, podczas kolejnych debat. Szukajmy najlepszego rozwiązania, choć chciałbym powiedzieć tym z Państwa, którzy może tego na bieżąco nie śledzą, że w tym ostatnim roku przy udziale ponad 80 bardzo różnego rodzaju podmiotów i aktorów, którzy występują w przestrzeni półpublicznej, z tego jeżeli sobie dobrze przypominam, ponad 35 organizacji pozarządowych, udało się tam zrealizować pewne przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, a więc to się dzieje. Tak jak powiedziałem, nie wiem czy to jest idealne i czy to już jest ten najlepszy model, który można by sobie wyobrazić, ale to w takim razie formatujmy wspólnie. Ale nie rozmawiajmy o tym, czy Wyspa Słodowa ma być przestrzenią prywatną, czy też ma być przestrzenią publiczną. Jest, była i pozostanie przestrzenią publiczną. Tematem zatem jest sam budynek i po to się spotkaliśmy, aby Państwa wysłuchać.
aby wysłuchać postulatów wszystkich tych, którzy w jakiś sposób czują się interesariuszami tego tematu. To po drugie. Po trzecie, przypomniałbym o pewnym obowiązku strony publicznej władz samorządowych, które są zobowiązane jednak w jakiś sposób szczególny tą przestrzeń publiczną traktować. Proszę pamiętać o tym, że ta przestrzeń publiczna powinna służyć absolutnie wszystkim. I zadaniem miasta, władz miasta jest dbanie o szukanie, no i to właśnie teraz, szukanie najmniejszego czy największego wspólnego mianownika, najlepszych rozwiązań, które pozwolą w tym miejscu czuć się wszystkim w tak samo dobry sposób. Przestrzeń publiczna, co do zasady, jest tą przestrzenią inkluzyjną. Tam miejsce powinni znaleźć wszyscy. Jesteśmy wobec tego przeciwni po pierwsze temu, aby ta przestrzeń była zawłaszczana przez jakąkolwiek grupę społeczną, obojętnie w tej chwili jaką, ale jesteśmy przeciwni temu. Po drugie, chcielibyśmy ją absolutnie współtworzyć razem z mieszkańcami. To po trzecie. Po czwarte, oczywiście można by w tej dyskusji zacząć zastanawiać się również nad tym, jakimi cechami powinno się charakteryzować centrum miasta. Proszę Państwa, Wrocław, podobnie jak i inne tego typu duże miasta, podlega jednak pewnym procesom metropolizacyjnym. Trzeba wspomnieć, że bardzo dużym wysiłkiem władz samorządowych w okresie tych minionych 20 lat udało się jednak przywrócić takie funkcje centralne właśnie Staremu Miastu i Śródmieściu. Dzięki tym oczywiście zabiegom stało się ono z jednej strony takim, powiedziałbym, centrum zaspokajania potrzeb, w szczególności w zakresie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta, ale stało się również centrum atrakcyjnym dla klienta zewnętrznego, głównie dla turysty. I wszystkie procesy w innych miastach, które obserwujemy, zmierzają właśnie ku temu. Centrum miasta staje się powoli, czy pozbywa się pewnych funkcji mieszkalnych na rzecz właśnie funkcji turystycznych, na rzecz funkcji administracyjnych, na rzecz funkcji biznesowych i na rzecz funkcji tego, co Andrzej Majer nazywa w swojej książce Odrodzenie miast, na rzecz takiego przemysłu kulturowego, a więc tworzenia różnego rodzaju przestrzeni do konsumpcji kultury, ale konsumpcji kultury takiej ponadlokalnej, czyli robienia różnego rodzaju dużych eventów kulturalnych. Temu podporządkowywane są w dużych miastach dzisiaj ich centra. Nad tym bym się zastanowił i na to zwrócił szczególną uwagę. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz na koniec powiedzieć. Otóż i ona dotyczy troszeczkę tego, jak kształtowane są bardzo różnego rodzaju polityki miejskie. One nie są kształtowane, proszę Państwa, na zasadzie przypadku i od zdarzenia do zdarzenia. To jest jednak pewien ciąg konsekwentnie i logicznie zaplanowanych działań. Pewne rzeczy, które dzieją się dzisiaj, których jesteśmy świadkami, mają bardzo często czy są konsekwencją pewnych decyzji i działań podjętych dużo wcześniej. To po pierwsze. Po drugie, naszym obowiązkiem jest jednak patrzenie na miasto jako na cały organizm miejski. Jeżeli mówimy o tym, tu odnoszę się już do konkretnych postulatów niektórych z Państwa, którzy mówicie, że w tym miejscu ta kamienica powinna służyć jakiejś działalności kulturalnej. Ja rozumiem, że to jakaś działalność kulturalna to będziemy sobie operacjonalizować i uszczegóławiać, czym ona miałaby być. Ale ja chciałbym zaproponować również takie patrzenie na tą sprawę i patrzenie na miasto i jego budżet, porównując go troszeczkę z budżetem każdego gospodarstwa domowego, w którym przychodzi nam funkcjonować. Otóż staramy się w pewien selektywny sposób wskazywać pewne cele, które owszem w jakiś sposób programujemy i układamy. I teraz możliwość sprzedaży. Ja bym cały czas nie straszył naprawdę prywatyzacją. Możliwość sprzedaży na przykład tego miejsca na wyspie oznaczać może jednocześnie pewne dochody dla budżetu miasta, które pozwolą temu samemu miastu tworzyć czy realizować plan tworzenia kolejnych miejsc
domów kultury, które w tej chwili mamy. Tworzenia domów kultury na osiedlach i dzielnicach peryferyjnych, takich jak Psiepole, takich jak Buchobór Mały, takich jak Ołtaszyn, Generalnie Krzyk i wiele, wiele, wiele innych miast. Ale chciałbym zachęcić Państwa do również takiego myślenia o tym, że pewne zasoby są zasobami skończonymi. Czasami trzeba z czegoś zrezygnować albo trzeba gdzieś zarobić, żeby można było zrobić coś, co również będzie służyło tkance społecznej tego miasta. I ostatnia rzecz na koniec, przepraszając za tą długą wypowiedź, to chciałbym powiedzieć, że te polityki miejskie, o których mówiłem, my planujemy i programujemy, również posiłkując się pewnymi badaniami i pewnym monitoringiem potrzeb mieszkańców, który prowadzimy systematycznie. Z tego monitoringu, z tych badań wynika nam pewien zestaw potrzeb, na które następnie chcemy odpowiadać, projektując różnego rodzaju polityki. To też jest, wydaje mi się, niezwykle ważne, aby o tym pamiętać w tej całej dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę może to, co Bartek Świerczewski powiedział w trakcie swojej prezentacji. My jeszcze nie rozpoczynamy konsultacji dzisiaj, tak? To jest bardzo ważne. Konsultacje formalnie rozpoczynają się 23 lutego, a i tak ten pierwszy czas, podejrzewam jakiś na przykład tydzień, to będą takie prekonsultacje samego trybu konsultacji i tak dalej. Natomiast dzisiaj jeszcze sobie rozmawiamy, że tak się wyrażę, na luzie. Oczywiście przedmiotem tych formalnych konsultacji będzie ta jedna kamienica, Wyspa Słodowa 7. Moja prywatna opinia jest taka, i tu się zgodzę z niektórymi przedmówcami, także z panem Zbigniewem Maćkowym, że trudno jest oddzielić rzeczywiście tę kamienicę od jej kontekstu i to siłą rzeczy będzie dyskusja o całej wyspie, ale tak naprawdę skupiamy się na Wyspie Słodowej 7. I teraz nie wiem, może już... To może dajmy jeszcze się wypowiedzieć pani Joannie, później panu Rolandowi i przejdziemy do pytań. Ja chciałam tutaj nawiązać do słów pana dyrektora o przestrzeni dla wszystkich. Wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat. I ja nie uważam, żeby to była prawda, że przestrzeń publiczna musi być dla wszystkich i dla wszystkich przyjazna. I myślę, że miasto też tak nie uważa, jeżeli chodzi o magistrat, ponieważ dajmy przykład, Wyspa Bielarska jest urządzona dla dzieci. To nie jest przestrzeń dla młodzieży i dorosłych. Park Staromiejski jest dla dzieci i rodziców, dziadków. Nie jest to dla młodzieży absolutnie miejsce. Park Staszica jest to miejsce dla wszystkich, tak? Ja i chodzi o to tylko, że tylko o trzymanie się tematu. Tej konsultacji. Właśnie chodzi mi o te konsultacje, jeżeli chodzi o przestrzeń. Że błędne założenia powodują błędne skutki. To znaczy nie zakładajmy, że jest to przestrzeń dla wszystkich. Jest to przestrzeń dla pewnych grup, które najsilniej tam po prostu tupią nogami. No i to jest tylko taka moja uwaga. To dobrze, może zanim jeszcze pan Roland, zapraszam Bartłomieja Świerczewskiego. Tylko w odniesieniu do tej rzeczy, o której była mowa na początku naszej dyskusji, czyli sam przebieg konsultacji, literka z mieszkańcami. Ona jest użyta celowo i z rozmysłem. Ponieważ my, jako organizatorzy tych konsultacji, chcemy być, tak jak powiedziałeś, przezroczyści w ich trakcie. My nie chcemy Państwu niczego narzucać, my organizujemy spotkania informacyjne z Państwem, przekazując Państwu informacje na temat tego, jak to ten cały proces może wyglądać, jak Państwo, jak my, mieszkańcy, możemy brać w nim udział, ale tak to powinno naszym zdaniem wyglądać, że wszyscy powinni mieć taką samą możliwość wzięcia w tym procesie udziału. Zanim jeszcze przejdziemy do odpowiedzi pana Rolanda, chciałem się zapytać, kto z Państwa będzie chciał zabrać głos w dyskusji? Dobrze, to może zaczniemy od czwartego rzędu? Dobrze liczę? Dobrze, i pan Roland. Dobrze, to nie wiem znowu ile mam czasu, ale postaram się szybko. Tylko po 2 minuty się ograniczyć, okay. Nie był problem. Postaram się, bo tutaj dużo wątków zostało poruszonych, ale tak, po pierwsze byłoby miło, gdyby te konsultacje w jakiś sposób, które teraz się rozpoczynają w trybie oficjalnym, uwzględniły to, co my już do tej pory zrobiliśmy.
czy to, co robimy. I bardzo dużo osób zgłosiło nam już swoje pomysły, dyskutowaliśmy z różnymi gremiami. I oczywiście możemy te osoby poprosić, żeby jeszcze raz wszystko to sformułowały w trybie oficjalnym. Natomiast być może organizatorzy konsultacji w jakiś sposób także uwzględnią to po prostu strukturalnie, to co się już wydarzyło na temat... Nie chcę się powtarzać jak zdarta płyta, ale myślę, że ten adres mailowy Szymon Sikorski... Nie? Nie, nie, to jakby o czymś innym mówię. Druga rzecz, bardzo się cieszę, że tą literkę Z rozumiemy tak samo, czyli całkowicie mnie to satysfakcjonuje. Cieszę się, że miasto będzie tu przeźroczyste, a konsultacje będą dla obywateli. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tych celach naszej inicjatywy Wyspa Słodowa 7 akurat, dlatego że tutaj dyrektor Sutryk powiedział, że nasza propozycja jest taka, żeby tam zrobić centrum takie kulturalno-społeczne. I to się zgadza o tyle, że powiedziałbym, to się wpisuje trochę szerszy kontekst. My mieliśmy trzy cele. Pierwszy cel to było powstrzymanie sprzedaży kamienicy, którą uważamy za kluczową dla otwartości Wyspy Słodowej. Za chwilkę jeszcze się do tego krótko ustosunkuję. I ten cel na razie częściowo został osiągnięty w tym sensie, że są konsultacje, czyli jakby jesteśmy zadowoleni. Druga rzecz, to nie było tyle przeforsowanie tego, żeby tam było centrum kulturalno-społeczne, co próba przekonania wrocławian, że to byłoby dobre zastosowanie tego miejsca. Czyli to nie jest tak, że my chcemy coś narzucić, tylko chcemy coś zaproponować. Chcemy to zaproponować w sposób partycypatywny i to był ten trzeci nasz postulat, można powiedzieć. Czyli my byśmy chcieli, żeby to naprawdę zrodziło się w taki sposób, w którym bardzo dużo różnych grup jest zaangażowanych, w który sposób demokratyczny, partycypatywny, czy właśnie deliberatywny sobie to wszystko robimy. My, przepraszam, ale mamy ograniczone zaufanie do tego, jak miasto to przeprowadzi. Jesteśmy pełni wiary, że będzie to super, wszystko zrobione, że rzeczywiście te postulaty, które tu padły, zostaną wypełnione. Ale też chcielibyśmy w jakiś sposób czuwać nad tym, czy rzeczywiście to wszystko będzie partycypatywnie, czy rzeczywiście ten głos mieszkańców zostanie uwzględniony. Ponieważ naszą wizją i tym, o co byśmy chcieli dbać, jest to, aby właśnie decyzja była rzeczywiście wrocławian, o to, żeby wyspa była otwarta. I tutaj chciałbym powiedzieć, że otwartość wyspy to nie tylko zapewnienie jej publicznego charakteru dla nas. Znaczy, tu jest taki niuans, ja nie chciałbym wchodzić w filozoficzne rozważania, ale idzie o to, że fizyczne pozostawienie wyspy otwartą fizycznie jeszcze nie przesądza, że jest ona ogólnie dostępna. To znaczy, jeżeli my doprowadzimy do sytuacji, w której mieszkańcy przestaną się tam czuć swobodnie ze względu na pewnego typu restrykcje, ze względu na przykład na funkcjonujący hotel, ze względu na zwiększoną liczbę mandatów, ze względu na monitoring, ze względu na nocne grodzenie wyspy, ze względu na ograniczenie pewnego typu imprez. To są wszystko rzeczy, które nie można nazwać wprost zamykaniem wyspy. Ale każda z tych rzeczy powolutku sprawia, że mieszkańcy przestają się trochę czuć jak u siebie. I to może sprawić, że charakter całej wyspy nie tyle przestanie być publiczny, co jednak się zmieni w sposób być może niekorzystny. I dlatego chcielibyśmy o tym też powszechnie rozmawiać i chcielibyśmy, żeby wrocławianie mieli prawo zająć stanowisko w tej sprawie. Pomysłów na kamienistę, jak mówiłem, jest bardzo dużo i tak jakby nie chcę tutaj też wchodzić w te szczegóły, ale podkreślam, że ważna jest właśnie ta otwartość, ważna jest partycypacja i ważna jest może jeszcze ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę, że my byśmy nie chcieli robić tam domu kultury. To znaczy, powiem tak, że... Bo tutaj padła ten temat został podjęty budżetu. My oczywiście rozumiemy, że to są pewne koszta. To nie jest tak, że my bujamy w obłokach i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wiemy, dlatego chcielibyśmy, żebyśmy o tym też otwarcie rozmawiali, jakie to by były koszta. Wiemy, że miasto inwestuje gdzie indziej, że tworzy różne ośrodki. To jest w ogóle świetne. Ale chcielibyśmy też zasygnalizować taką rzecz. Miasto żyje swoim rytmem. Obywatele żyją swoim rytmem. Gdzieś lubią bywać i to jest dosyć dynamiczny proces. I oni mają pewne ulubione rzeczy. I teraz fajnie byłoby, gdyby miasto nie tyle planowało z góry, gdzie mieszkańcy będą mieli swoje ulubione miejsca i gdzie tworzyć miejsca, które będą ulubione dla mieszkańców, bo później się okazuje, że mieszkańcy nie lubią tam przychodzić na przykład i domy kultury świecą pustkami, nie wiadomo dlaczego. Tylko fajnie byłoby, gdyby miasto właśnie zamieniło się w takiego czujnego obserwatora i próbowało wspierać te drobne inicjatywy, ja nie mówię, że naszą, ale ogólnie, drobne inicjatywy, które gdzieś tam się pojawiają i które sygnalizują, wysyłają takie drobne sygnały do miasta, co lubimy, co byśmy chcieli. I może miasto właśnie powinno odpowiedzieć na to w sposób pozytywny, podsycać właśnie te apetyty, czy te miejsca, które mieszkańcy lubią, jeszcze bardziej otworzyć. I tutaj jest taki bardzo pozytywny postulat, już kończę tym wątkiem, że to, co się dzieje z kamienicą na Wyspie Słodowej, nie ma tylko wymiaru negatywnego.
Tu nie chodzi tylko o to, że my tutaj bronimy niezamykania wyspy i tak dalej, bo to jest jakby jedna rzecz, że jakby chcielibyśmy, żeby ona była jak najbardziej dostępna, chociaż wiemy, że na pewno będzie publiczna. Ważne jest to, czym ona więcej mogłaby jeszcze być, czyli taki pozytywny postulat. Wyobraźcie sobie Państwo, taka wyspa, nie ma wielu miast w Europie, które mają, nie ma wielu miast w Europie, które mają taką wyspę w swoim centrum. Nie ma wielu takich wysp w centrach miast, które mają taką kamienicę. Jeżeli taką kamienicę umielibyśmy przetworzyć w fantastycznie działający, oddolnie zarządzany ośrodek kulturalno-społeczny, właśnie nie dom kultury, tylko oddolnie zarządzany ośrodek kulturalno-społeczny, to mogłoby tchnąć dodatkowe życie, jeszcze bardziej zwiększyć tę partycypację obywatelską i mogłoby się stać pozytywnym argumentem, właśnie nie jakimś konfliktem między różnymi interesariuszami, ale właśnie pozytywnym elementem, jeszcze lepiej jakby otwierającym, uatrakcyjniającym tę wyspę. Myślę, że może szybka odpowiedź dyrektora Sutryka i przechodzimy do pytań z sali. Bardzo krótko poprosił. No to bardzo szybka, rzeczywiście. No, ten Dom Kultury był oczywiście pewnym skrótem, ponieważ zdaję sobie doskonale sprawę, że jesteśmy, że tak powiem, w nomenklaturze przywiązani do pewnych terminów. Tak jak dzisiaj nie ma Domu Dziecka, ciągle wszyscy o nich mówią, tak samo wszyscy nazywają pewną aktywność społeczną, kulturalną dalej dzisiaj z różnych powodów. Mi się też ten termin nie do końca podoba. Ja wolę termin Centrum Aktywności Lokalnej i o takich centrach aktywności lokalnej Państwu będziemy mówić. Na potrzeby tej tutaj konkretnej dyskusji pozwoliłem sobie tego skrótu Dom Kultury użyć. Choć oczywiście oczekiwałbym właśnie, że w trakcie kolejnych spotkań będziemy dowiadywać się czegoś więcej o tym, czym to miejsce na wyspie miałoby być. Temu właśnie będą poświęcone, jak rozumiem, te kolejne spotkania, podczas których, jak rozumiem, będziemy mogli w uczciwy i taki bardzo konstruktywny sposób powiedzieć też sobie, czym to ma być, przez kogo zarządzane, no i z czego też utrzymywane, bo to jest niezwykle wszystko istotne. I proszę pamiętać o tym, że ja jestem w stanie przymknąć oczy i sobie wyobrazić na każdym rogu tego typu aktywność i pewnie byłoby i fajne i pożyteczne. Ale proszę Państwa, wszystko, tak jak powiedziałem, jest funkcją pieniędzy. Jeżeli my mamy informację o tym, to jest już ostatnie zdanie, bo miało być ktoś mi podpowiada, jakiś super, ale ja powiem to, co jednak ja chciałem powiedzieć. Otóż my staramy się, mając te środki, jakie mamy, mając te zasoby, jakie mamy, mając tak, a nie inaczej rozpoznane potrzeby różnych mieszkańców, skoro diagnoza problemów społecznych mówi nam o tym, że mieszkańcy dzisiaj Wrocławia koncentrują swoją aktywność i wskazują jako to pierwsze, zasadnicze i podstawowe dla nich miejsce, do którego się we wszystkich dyskusjach odnoszą, miejsce zamieszkania, tą przestrzeń najbliżej siebie, to my im chcemy tą przestrzeń najbliżej nich sformatować we właściwy sposób. Tam właśnie lokując te centra aktywności lokalnej, o których myślę, że za chwilę będziecie się Państwo mogli okazję dowiedzieć coraz więcej, a których te wstępne lokalizacje już Państwu przed chwilą powiedziałem. Tak więc to jest pewien proces odpowiadania na bardzo konkretne potrzeby. Natomiast tak jak powiedziałem, bardzo chętnie będziemy wspólnie formatować charakter Wyspy Słodowej. Charakter wyspy, która ma być owszem przestrzenią publiczną, ale też i przestrzenią bezpieczną. I to już jest odpowiedzialność władz samorządowych. Nikt z Państwa siedzący na tej sali, ani nikt poza nią, z tej odpowiedzialności władze samorządowe nie zwolni. Pewne działania, o których Pan, Panie Doktorze, wspomniał, były działaniami poniekąd wynikającymi z tej troski o bezpieczeństwo. To wcale nie jest tak, że ta wyspa musi być do końca świata grodzona. Jeżeli my wszyscy nauczymy się też z niej w nieco inny sposób korzystać, tak, to można wrócić, myślę, kiedyś w przyszłości do poprzedniego formatu, choć jak Państwo jeździcie po świecie i obserwujecie bardzo różnego rodzaju przestrzenie publiczne, czy Mauer Park w Berlinie, czy parki londyńskie, one wszystkie są grodzone z zupełnie jeszcze innych powodów. Panie dyrektorze, dajmy już szansę sali. Nie wiem, kto przyjął mikrofon. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Jerzy Łądka, jestem architektem i doktorantem na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft. I mam pytanie, które będzie się odnosiło do tematu właściwego, czyli do konsultacji, ale zanim przejdę do pytania, to chciałbym zwrócić uwagę na taką pewną kompozycję, nazwijmy to funkcjonalną, urbanistyczną miasta, która się zaczyna od ulicy Świdnickiej, gdzie mamy taką skomasowaną komercjalizację przestrzeni, oczywiście z obsypaną nagrodami
piękną renomą, gdzie w zasadzie ta komercja, można powiedzieć, sięga zenitu. Później przesuwamy się dalej na północ, jest rynek, gdzie jest pewnego rodzaju rozluźnienie i występuje to miejsce spotkań, tak jak Wrocław nazywa się miejscem spotkań, ale wciąż w takim klimacie obłożonym pewnego rodzaju komercją. No, przechodzimy dalej i trafiamy na plac Nowy Targ, który już jest tym miejscem, przynajmniej powinien być ideowo i tak był stworzony na samym początku. Niestety w tej chwili to nie wyszło. Taką przestrzenią, gdzie ludzie już się spotykają na trochę innym poziomie. To rzeczywiście na przykład w Holandii, gdzie mieszkam, bardzo dobrze widać, gdzie w każdy czwartek, w każdą sobotę spotykają się ludzie i targowiska są tworzone i zupełnie inna atmosfera tam zaczyna wchodzić. No i wreszcie na końcu mamy tą wyspę, która domyka tą oś i jest tym takim ostatnim elementem, już powiedziałbym, najmniej skomercjalizowanym, najbardziej wolnościowym w tym przypadku. I pytanie moje byłoby odnośnie tego, czy nie warto by tego zostawić i zachować w ten sposób. Bo powiem szczerze, że jako osoba w miarę aktywna, kiedy zapraszam tutaj gości, studentów, profesorów, czy to z Chin, czy z Niemiec, czy z Izraela, czy z innych krajów, zawsze zabieram ich na wycieczkę po Wrocławiu przez Wyspę Słodową, pokazując fenomen tego miejsca. Ale to jest jakby moje osobiste zdanie. Natomiast chciałem się przenieść teraz, odnieść do spraw samych konsultacji. Otóż na ostatnim spotkaniu w moim zakładzie, były zakład projektowania architektury mieszkaniowej, w tej chwili będzie kurs projektowania usług, projektowanie usług podstawowych, bo to jest architektura mieszkaniowa. W każdym razie w następnym semestrze niektórzy studenci będą opracowywali, koledzy i koleżanki z zakładu się zgodzili, pan profesor również zaakceptował ten pomysł, będą opracowywali właśnie tą przestrzeń kamienicy lub czegoś w zamian za kamienicę i tego, co się będzie działo dookoła w ramach również głosu konsultacji społecznych, oddolnego, a być może trochę fachowego, bo jednak pod kierunkiem prowadzących. Tyle tylko, że kurs kończy się w lipcu, a jak widziałem, konsultacje zakończają się 30 maja. I moje pytanie jest takie, czy jest jakaś szansa, żeby to, co zostanie stworzone na Wydziale Architektury tutaj we Wrocławiu, mogło mieć wpływ w dyskusję albo mogło mieć jakieś przełożenie na konsultacje? Dziękuję bardzo. Pytanie kieruje pan do? Do organizatorów konsultacji. Konsultacje muszą skończyć się w maju i 30 maja, ponieważ w ten sposób mówi przepis prawa, który został ustanowiony przez Radę Miejską. Czy wie pan, no, nie ma takiej możliwości, żebyśmy konsultacje przenosili o kolejne kilka tygodni, kilka miesięcy, bo to za chwilę się pojawi kolejna organizacja, która powie, no tak, ale my kończymy coś w sierpniu, a potem ktoś powie, a ja jeszcze chciałem we wrześniu i tak dalej. W pewnym momencie jest taki moment, żeby można powiedzieć, było koniec. Natomiast być może w trakcie, kiedy to będzie prowadzone, bo jak rozumiem, to się zaczyna już teraz, tak? No to ja bym zachęcał tak naprawdę do tego, żeby brać udział też w tych spotkaniach informacyjnych, które będą się odbywały i wtedy też Państwo możecie wtedy wnieść jakiś swój twórczy wkład do tego. Tylko że jakby efekt końcowy będzie dopiero pod koniec semestru, prawda? Jeżeli można, czując się troszeczkę wywołany w tej pierwszej części Pana pytania, to czy... Ja nie chciałbym, żebyśmy wyszli z tej dyskusji przekonani o tym, że ktoś gdzieś zdecydował w tajny sposób o przeznaczeniu tej kamienicy. Znaczy, ja chciałbym Państwu wszystkim przytoczyć to, o czym mówi obowiązujący tam, jak rozumiem, dzisiaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Otóż on tam dopuszcza, owszem, handel detaliczny, mało powierzchniowy, od sprzedaży do 400 metrów kwadratowych, gastronomię, biura, hotele, wystawy i ekspozycje, pracownie artystyczne, obiekty upowszechniania kultury, obiekty kształcenia dodatkowego, drobne usługi, rozrywki, mieszkania towarzyszące, obiekty kongresowe i konferencyjne, rozrywka. Zatem wydaje mi się, że bardzo szerokie spektrum bardzo różnego rodzaju usług. W związku z tym proponuję na początku tego procesu konsultacji nie mówić o jakichś mitycznych apartamentowcach. To wcale nie jest też tak, że ci wszyscy mityczni inwestorzy pchają się na te wszystkie tam możliwe wyspy i budują te apartamentowce. Na Tamka bardzo proszę, bo każdy z nas może stąd wyjść iść kupić. Jakoś zbyt wielu chętnych nie ma. Zresztą ten pierwszy proces prywatyzacji tego miejsca pokazał również i to. A zatem tu nie chodzi o to, aby nie dopuszczać którejkolwiek z tych funkcji. Jak Państwo widzicie, miejscowy plan dość szeroko tę kwestię traktuje i dopuszcza wszystkie możliwe funkcje. Chodzi najkrócej mówiąc o to, że my dzisiaj, być może to się zmieni w wyniku tych konsultacji, kiedy Państwo i wszyscy inni interesariusze nam to jeszcze dobitniej pokażecie,
nie widzieliśmy potrzeby, aby w miejscu, mam na myśli Stare Miasto i Nadodrze, które miejsca, które są dzisiaj nasycone bardzo różnego rodzaju przestrzeniami społeczno-kulturowymi, artystycznymi, szczególnie po rewitalizacji Nadodrza, żeby tam powstawało tego typu kolejne miejsce, kiedy we Wrocławiu jest bardzo wiele innych lokalizacji, które na tego typu miejsca czekają. Tylko i wyłącznie o to chodzi i tylko i wyłącznie taka idea przyświecała nam na tym etapie tu i teraz. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję, znowu jestem w stanie zmrużyć oczy i wyobrazić sobie przebogatego, brzydliwie bogatego filantropa, który kupuje tą wyspę za te pieniądze i robi tam galerie artystyczne. Nikt nie będzie miał nic przeciwko temu. To może czas na kolejne pytania. Mam gorącą prośbę, żeby to były krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. Kto następny? Tutaj. Dzień dobry. Ja jestem Mateusz Stańczyk i to nie jest przypadek, jestem synem tej pani, co tam siedzi. Ja mam pytanie w sumie do pana Łukasza Medekszy. Nie wiem, czy mogę też zadać. Proszę bardzo, nie wiem, czy odpowiem. Bo wcześniej został wspomniany ten plan, który pan przygotował właśnie w studium Wyspy Słodowej jako wstęp do dyskusji. Ja mam taki cytacik sobie przygotowałem. Można? To są rekomendacje dla władz miasta. To jest jakby pierwsza rekomendacja. Status quo jest już sam w sobie sukcesem miasta. To jest sytuacja z 2011, kiedy na Wyspie Słodowej można przychodzić o każdej porze dnia i nocy. Kiedy chyba jeszcze nie było monitoringu, chociaż nie jestem tego pewien. No i przytoczę ten cytat. Status quo jest już sam w sobie sukcesem miasta. Ludzie zagłosowali nogami i pokochali przestrzeń publiczną zorganizowaną przez samorząd. Próba zmiany statusu quo sama w sobie jest ryzykowna. Może popsuć wyspę. Lepiej więc zastanowić się, jak budować na tym, co jest. Punktem odniesienia może być zachwycający widok Piazza del Popolo w Sienie, przepraszam za włoski, placu uznawanego za jedną z najlepszych przestrzeni publicznych na świecie. Poza tym status quo świetnie wpisuje się w modne ostatnie akcje typu wrocławianie na Polanie czy w stronę Odry. I pytanie moje jest po tym cytacie, bo wiem, że jest pan w jakiś sposób będzie pewnie zaangażowany w tą całą dyskusję i jakby w modelowanie tego, co się tam będzie działo. Czy to jest opinia, którą pan podziela w dalszym ciągu, czy coś się zmieniło, czy to jest jakaś rekomendacja taka, nie wiem, wiążąca? Pytanie jest to, czy będę polemizować sam ze sobą. Dziękuję. Nie będę polemizować. Podtrzymuję tę opinię, natomiast oczywiście jestem w tej niezręcznej sytuacji, albo zręcznej, że obecnie jestem częścią zespołu, który przygotowuje te konsultacje, więc tak jak Bartek Świerczewski tutaj podkreślał, będziemy starali się być w miarę możliwości przezroczyści i nie będę takich, ani żadnych innych opinii tutaj forsował, korzystając ze swojej pozycji, tak? Ale rzeczywiście taki tekst napisałem kilka lat temu. Można go znaleźć bez problemu w internecie. Podejrzewam, że wystarczy w Google wpisać strategię dla Wyspy Słodowej i on będzie. I bardzo zwracam uwagę na to, że podtytuł tego tekstu to jest wstęp do dyskusji. Tak? My tę dyskusję teraz właśnie zaczęliśmy po tych kilku latach. To teraz może profesor Adam Chmielewski, bo zgłaszał się. Dziękuję bardzo. W odniesieniu do tego, o czym mówimy, chciałbym powiedzieć, przywołać nazwisko Jane Jacobs, która pisała kiedyś o życiu i śmierci wielkich miast. I napisała także, że miasta nie są dziełem sztuki. Ja tutaj na myśli wąsko pojęte kategorie estetyczne. I pod tym względem uważam, że się myliła. Idzie mi tutaj mianowicie o to, że miasta są dziełem sztuki, wielu sztuk inżynierskich. Nie będę tego rozwijał, ale jest jeszcze taka sztuka, którą nazywamy inżynierią społeczną. Miasto, przedstawiciele miast doskonale wiedzą, o czym mówią, urbaniści tu obecni też wiedzą, o czym mówię. Innymi słowy, nie jest tak, panie dyrektorze, Sutek, iż zadaniem władz miejskich jest wyłącznie reagowanie na rejestr potrzeb zdiagnozowanych, zgłaszanych przez mieszkańców, ale często kreowanie tych potrzeb i miasto to doskonale rozumie w istocie i to robi. Inicjatywę społeczną witam z entuzjazmem, dlatego że widzę w niej pewną próbę zdiagnozowania i też sformułowania potrzeby uczestnictwa także w sztuce. I wyspa, moim zdaniem, mogłaby być takim parkiem rekreacyjno-kulturalnym,
które mogłoby się stać miejscem na właśnie zaspokajanie tych potrzeb, których mieszkańcy nie zgłaszają, ponieważ w Polsce one w ogóle nie są adresowane, mówiąc w skrócie. Ja tylko wspomnę o jednej rzeczy. Nasz kraj, to wynika z dyskusji facebookowej, jest przepełniony pomnikami różnego rodzaju, ale rzeźby wielkoformatowej na przykład, czy w ogóle rzeźby w przestrzeni miejskiej nie ma. Do tej dyskusji dołączyłem kilka zdjęć z różnych miejsc na świecie, które wzbudziły duży entuzjazm. Uważam, że ta wyspa mogłaby spełniać między innymi taką funkcję, pozwalającą mieszkańcom na zaspokajanie potrzeb obcowania z tego rodzaju sztuką. Co do samego budynku nie mam propozycji, chociaż być może idea inkulturatora, który kiedyś został zgłoszony w aplikacji, mogłoby tam zafunkcjonować. Z udziałem oczywiście czynnika społecznego i czynnika zarządców miasta, to jest rzecz do dyskusji, ale to byłoby możliwe wówczas, gdyby po pierwsze te konsultacje były czymś więcej niż jedna konsultacja, mianowicie aby udział mieszkańców w rozmowie o przyszłości tej części miasta miał charakter właściwie udziału w procesie decyzyjnym, a nie wyłącznie wyrażenie swoich opinii. A po drugie, ta opinia społeczna, jeżeli miała być poważnie traktowana, musi się przerodzić nie tylko w protest wykrzyczany, tylko także musiałaby się przerodzić w konkretny projekt. I innymi słowy, dobrze jest być po stronie zbuntowanych i tak dalej, ale trzeba też coś konkretnego zaproponować. Ja mam nadzieję, że ta inicjatywa Wyspa Spodowa 7 zrodzi właśnie taki konkretny projekt, bo jeżeli mieszkańcy chcą uczestniczyć w zarządzaniu miasta, to niech to niech pokażą. No, oczywiście... Panie profesorze, rozumiem, że to nie jest pytanie. Nie. Uwaga, dziękuję bardzo. Dziękuję i tutaj głos. Nazywam się Dorota Kuba i jestem dziennikarką Radia Wrocław, może sobie usiądę. Ja mam takie dwie sugestie. Głośnik do mikrofonu, przepraszam. Ja mam takie dwie sugestie i jedno w sumie pytanie. A propos miejsc, które powinny być takim impulsem dla władz i gdzie powinno się szukać, to uważam, że są to kąpieliska, których we Wrocławiu nie ma. No, powinny być, bo kiedy tylko przychodzi letnia pogoda, to nie ma się gdzie położyć. Druga rzecz a propos pieniędzy ze sprzedaży kamienicy, no to miało to być niewiele ponad 7 milionów. Wydaje mi się, że to nie jest kwota, która byłaby no na tyle duża, żeby można było zrobić coś aż tak konkretnego. Tutaj po mojej lewicy padł głos, że no pieniądze miasto miało czerpać ze stadionu, no ale nie tylko ma dotyczyć dyskusja. A propos pytania. Jak wrocławianie mają uwierzyć, że ta prywatyzacja, która ma sięgnąć kamienicy, nie dotknie bezpośrednio samej wyspy, skoro jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia, że najpierw wyspę zamyka się na noc, zakłada się tam monitoring, no tam pominmy kolejność, wycofuje się z niej imprezy masowe, które były, no rzadko, no to były juwenalia i to były tak naprawdę, no majówka, no tego nie było dużo. No i w tym momencie ma to być jakoś tam zagospodarowane bardziej lub mniej komercyjnie. Wątpię, szczerze mówiąc, że będzie tam galeria, tak jak tutaj pan dyrektor Sutryk raczył wspomnieć. No prawdopodobnie będzie to hotel, jeżeli będzie. No więc jak pana zdaniem wrocławianie mają uwierzyć, że to nie dotknie bezpośrednio, ta komercjalizacja nie dotknie bezpośrednio ich? Ja chciałem tylko zauważyć, że jeszcze nie wiem, czy to będzie komercjalizacja i... No ale gdyby była, powiedzmy. No to pan dyrektor w takim razie krótko też. Tylko ciągle wyspy, kąpieliska, stadiony, wszystko fajnie, no bo to tak? To boli mieszkańców, tak? To ale... Proszę znaleźć w tym impuls, tak? Jakiś sygnał. Pani jest dziennikarką, uważa, że powinniśmy bez emocji do sprawy podchodzić. Chętnie o tym...
A to proszę bez emocji krótko odpowiedzieć, bo tam są kolejne zgłoszenia. Nie jako dziennikarka, tylko jako przedstawicielka grupy 2025, której bezpośrednio dotyczy. A ja proszę dać dyrektorowi bez emocji odpowiedzieć. Zostawmy tę sprawę. Znaczy, jak mają uwierzyć? No, mają po prostu patrzeć władze na ręce i obserwować jej poczynania. Nie ma takiego, tak jak powiedziałem, nie ma takiego planu. Nie było i nie będzie. Wszystkie dotychczas podjęte przez samorząd Wrocławia działania, w mojej ocenie, są dowodem właśnie tego, że chcemy zachować ten otwarty i publiczny charakter. No pani się uśmiecha, czy się śmieje, nie wiem. W każdym razie, jeżeli ja... Mamy dowody, które temu przeczą. No to ja już innych pani nie umiem podać. To ja poproszę o następne pytanie. Marcin Maserak. Ja chciałbym się odnieść głównie do słów pana dyrektora Sutryka, trochę w kwestii takiej, powiedzmy, rozszerzenia kreatywności, ponieważ ja jak najbardziej rozumiem racjonalne, budżetowe, finansowe argumenty, tylko chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że jest tylko czarne i białe, tak? W sensie, że albo można ją sprzedać, albo trzeba ją dotować. Jest też cała gama szarości, prawda? Jest możliwość operatora, jest możliwość dzierżawy, jest możliwość partnerstwa publiczno-prywatnego. Tych możliwości jest naprawdę dużo. To nie jest tak, że albo możemy ją sprzedać, albo musimy do niej dokładać. Można znaleźć rozwiązanie gdzieś mniej więcej po środku, gdzie częściowo na przykład będzie część komercyjna, a częściowo będzie część właśnie kulturalno-społeczna. I myślę, że warto o takim myśleniu też pamiętać. Dlaczego? Dlatego, że w toku tej prywatyzacji tutaj był podział, powiedzmy, własność prywatną, publiczną, czy półprywatną i publiczną, prawda? Jaki to ma później konsekwencje? Ma takie konsekwencje, że my możemy teraz rozmawiać o tej kamienicy. Dlaczego możemy o niej rozmawiać? Dlatego, że ona jest w zasobie komunalnym miasta. Jakby nie było, byśmy nie mogli w ogóle dyskutować w tym. I co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym to, że im bardziej postępuje prywatyzacja, tym mniej jest wspólne miasto. Dlaczego jest mniej wspólne? Dlatego, że ktoś sobie ogrodzi, ktoś sobie zamknie drzwi z kamienicę i to nie będzie nasze. I tym bardziej Wrocław będzie mniej wspólnym miastem, mniej wrocławian miastem, tylko będzie czyimś, kogoś gdzieś tam zamkniętym i to jest problem. I właśnie ta kamienica symbolizuje ten problem. Myślę, że tutaj oczekiwania tych osób wszystkich, które zostały po pierwszym panelu i zostały na dyskusji o Wyspie Słodowej, właśnie częściowo właśnie te oczekiwania sygnalizują, prawda? Dlatego ja bym jako wrocławianin odrodzenia, który tu studiował, pracował i ciągle to robi i zamierza w przyszłości, mój głos jest taki, żebyśmy szukali jako miasto więcej takich możliwości, gdzie można zasób komunalny w części maksymalnej zostawić dla Wrocławia, ale nie na zasadzie dotowania, tylko właśnie na zasadzie możliwości, gdzie znajdujemy ten złoty środek szarości, bo wtedy to miasto będzie ciągle wspólne, a nie będzie kogoś zamknięte czyjeś za drzwiami, za ogrodzeniem. I to według mnie jest bardzo ważne, a pytanie moje jest takie, bo była mowa o domach kultury, które świecą pustkami. Ja się spytam, ile jest niezależnych domów, może nie domów kultury, ośrodków kultury w Wrocławiu, prężnych, dużych, niezależnych ośrodków kultury we Wrocławiu, bo ja osobiście takich nie znam, znam małe, które jakoś tam sobie żywią, ale dużego, porządnego, niezależnego takiego ośrodka chyba nie ma. Może to jest okazja, żeby to... Właśnie pytanie, czy państwo znają takie, bo ja nie znam. To jest pytanie do pana dyrektora w tym momencie, tak? Tak, do pana dyrektora ewentualnie, jeśli ktoś inny będzie chciał się powiedzieć. I według mnie to jest duża różnica właśnie. Dom kultury, a niezależny ośrodek kulturalny. Dziękuję. Panie dyrektorze, ile jest dużych niezależnych ośrodków? Znaczy, nie wiem, czym się charakteryzuje duży niezależny dom kultury, tego nie wiem, tego nie wiem, tego nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. W mieście wystarczy wejść na stronę www.wrocław.pl, aby sobie móc zobaczyć, jakie centra kultury w przestrzeni Wrocławia występują, żeby wspomnieć anime na Polance, żeby wspomnieć Kozanów. Dla pani 7 milionów to może niewiele, dla mnie bardzo dużo, bo za 7 milionów jesteśmy w stanie zrobić takie centrum kultury, jak na przykład formaty, czy to, co przygotowujemy, i za chwilę będzie można o tym jeszcze więcej usłyszeć, stare kino Fama na Psim Polu. Takich miejsc dzisiaj w przestrzeni Wrocławia jest już bardzo dużo. Nie wiem, skąd opinia, że one świecą pustkami. Ja mam zupełnie odwrotną, jako osoba, która nadzoruje ten obszar spraw, że wręcz odwrotnie. Jest tak wiele zainteresowanych osób, że na wiele zajęć
rodzice nie są nawet w stanie zapisać swoje dzieci. Także bardzo prosiłbym, abyśmy tą informację zweryfikowali, bo ona jest po prostu informacją nieprawdziwą. Dzisiaj nam tych miejsc potrzeba i o tych potrzebach mówią nam również mieszkańcy. Natomiast pan zaproponował oczywiście bardzo ciekawy kierunek rozważań. Ja myślę, że go należałoby w dalszej dyskusji podjąć. Oczywiście, że to nie jest tak, że można albo dotować, albo sprzedać. My mówimy tylko tyle, że dzisiaj pewne podstawowe, dla nas ważniejsze potrzeby są w innych, peryferyjnych częściach miasta z uwagi na prosty fakt, że w tej części miasta mamy do czynienia z pewnym nasyceniem. Skoro tak, to uważamy, że można by to miejsce akurat sformatować inaczej. Ale ciekawym jest pomysłem, ten pomysł takiego partnerstwa publiczno-prywatnego, nie wiem jak go dzisiaj do końca nazwać, nie wiem co to mogłaby być za formuła, w której ktoś rzeczywiście kreuje jakiś obiekt wielofunkcyjny, na dole to którego obiektu jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład organizacja, która nie wiem, ma na przykład dotację z Urzędu Miasta, jest operatorem jakiejś przestrzeni, która służy właśnie realizacji tych zamierzeń kulturalnych. Jestem w stanie sobie taki format również w tym miejscu. Panie dyrektorze, Roman Sorzycki, proszę o głos. Ja chciałem odnośnie tej sprawy powiedzieć dwa słowa. Po pierwsze, to ja jestem, bardzo się cieszę, że miasto chce decentralizować, bo też jestem zdania, że w centrum i na Nadodrzu dzieje się już bardzo dużo. Aczkolwiek z tą kamienicą na Wyspie Słodowej sprawa jest szczególna, moim akurat zdaniem, ponieważ szkoda byłoby taki obiekt stracić, nawet jeżeli zgadzamy się z tym, że już dużo się dzieje w centrum. Ale to jest oczywiście do dyskusji i myślę, że to wrocławianie powinni zadecydować. Chciałem powiedzieć, że te dwie rzeczy też troszeczkę się nie wykluczają. To znaczy decentralizacja i projekt Wyspa Słodowa 7 nie muszą się wykluczać. Świetne jest to, że w różnych domach kultury jest bardzo dużo zajęć, na które dużo ludzi przychodzi i myślę, że to jest bardzo potrzebne dla takich osób, które chcą korzystać z gotowej oferty kulturalnej. Świetnie byłoby też, gdyby były takie miejsca, w których mieszkańcy sami mogą kreować ofertę kulturalną. Czyli jakby w pewnym sensie taki balans, taka mieszanka miejsc zarządzanych odgórnie przez operatora i miejsc całkowicie otwartych, w których mieszkańcy wkraczają, czują się jak u siebie, tworzą zupełnie alternatywne, nietypowe projekty. I teraz to jest jakby jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz odnośnie pieniędzy, bo to jest jakby ważny temat, który tutaj został poruszony. I jak mogłaby wyglądać taka mieszanka? Otóż jest coś takiego i to się rozwija w Polsce już coraz prężniej, na Zachodzie funkcjonuje bardzo dobrze, jak ekonomia społeczna. Ekonomia społeczna, czyli mieszanie w pewnym sensie działalności gospodarczej, prowadzonej całkowicie profesjonalnie, można powiedzieć, z inwestowaniem zysków z tej działalności w projekty społeczne, kulturalne, publicznie użyteczne. Ja nie chciałbym tutaj w całej teorii jakby ekonomii społecznej wygłaszać, natomiast na pewno możemy znaleźć takie formuły, w których mieszamy podmioty gospodarcze z podmiotami kulturalno-społecznymi, ale możemy też znaleźć takie formy, w których ta sama działalność z jednej strony jest działalnością przynoszącą pewne zyski, a z drugiej strony jest działalnością kulturalno-społeczną. I w ten sposób, chciałbym też powiedzieć, ta kamienica mogłaby być całkowicie samowystarczalna. To znaczy, nie twierdzę, że można by ją teraz nagle z pieniędzy aktywistów wyremontować całą, że można byłoby ją wykupić z miasta za 7 milionów, tego nie twierdzę. Ale jeżeli rzeczywiście miasto czy obywatele zdecydowaliby się, żeby tę kamienicę przeznaczyć na takie cele, to myślę, że ona nie wymagałaby kroplówki miejskiej, tylko zgodnie z pewnymi projektami, które mamy, które zbieramy. Tutaj profesor Chmielewski też mówił o tym, że powinniśmy coś konkretnego zaproponować. My jakby do tego dojrzewamy właśnie poprzez ten proces partycypacyjny, zbieramy te opinie, pracujemy nad tym w jakiś sposób. Tradycyjna prośba, kolejne osoby. Tak, już kończę, ostatnie zdanie. W związku z tym myślę, że te projekty, które będziemy chcieli przedstawić, czy ta koncepcja, ta wizja, będzie wizją takiej kamienicy, która będzie w stanie się w dużym stopniu samodzielnie utrzymywać. Tomek Sysło, potem Piotr. Jeśli mogę, tak, bo muszę, dziecko czeka. Tomasz Jakub Sysło, miałem zaszczyt być w Pilznie na otwarcie Europejskiej Stolicy Kultury. Tam rozmawiałem z ludźmi i bardzo mi się spodobał pomysł Art Inkubatora, który mają zrobić w Pilznie. Wróciłem taki nabuzowany
i opity tym piwem z Pilsna. Spotkałem się z Asią na śniadaniu i 2 godziny później wrzuciłem na Facebooka informację o tym: ludzie, co myślicie o tym, żeby zrobić na Wyspie Słodowej 7? 200 lajków, ponad 150 komentarzy. Potem zadzwonili aktywiści z Wyspy Słodowej 7 z pytaniem, czy z przyjemnością dołączę do nich. Wydaje mi się, to wszystko, co dotychczas wypracowaliśmy przez te 2 miesiące, jest bardzo pozytywne i byłoby bardzo miłe z miasta, żeby miasto zaczęło słuchać ludzi. Czyli to, co mówiła Anna, że toalety na Wyspie Słodowej, to jest bardzo ważne. Tymon robił kupę ostatnio pod krzaczkiem. Sorry. Nie dostaliśmy mandatu. Czy koncerty na Wyspie Słodowej? Ta Wyspa Słodowa żyła i żyje nadal. Chociażby w niedzielę zrobiliśmy sambę. Kamienica jest bardzo istotna i wydaje mi się, że sprzedaż jej poprawi tą przestrzeń. Być może sprzedaż Śląska Wrocław pomoże tej kamienicy na przykład. Patrząc. A okej, demagogia, ale sorry. Ale mieszkamy w tym mieście, ja mieszkam tu od zawsze i wolałbym, żeby ta wyspa i ta kamienica została przeznaczona dla mieszkańców i to, co oni wymyślą w czasie tych konsultacji, zostało zaakceptowane. Zresztą idealnie to się wpisuje w Europejską Stolicę Kultury, takie działanie oddolne i tyle. No. Po prostu pozwólcie nam coś tam zrobić. Tomek, dziękuję. Dziękujemy. Piotr Szymański. Może jeszcze takie 4 uwagi, ale krótkie. Pierwsza to jest kwestia remontu, który tam był szacowany na 6-7 milionów. Znaczy, chodzi mi o to, że remont jest w sumie dbanie o dziedzictwo kulturowe, jakim są kamienice, jest zadaniem publicznym tego miasta. I jakby może jest nawet bardziej zadaniem publicznym niż organizowanie World Games czy innych takich rzeczy. W każdym razie pojawiły się hasła tego, na ile ruch Wyspy Słodowej jest społeczny. Nie słyszałem, żeby takie hasła się pojawiały w kontekście tego, na ile World Games jest ruchem społecznym, tak? A mówimy o 2 rzędach wielkości różnicy, bo World Games co od 100 do 300 milionów, w zależności od wyliczenia, to mówimy o 6-7. A miasto sobie świetnie radzi z remontami. Popatrzmy, jaką świetną robotę zrobiono na Norwita. To jest kawał dobrej roboty magistratu. Może jest za rzadko chwalony za to, ale to jest naprawdę dobra robota. Tą ulicą siedzi przyjemnie. Ja jak studiowałem tam, to pamiętam, jak ona wyglądała przed tymi remontami. Druga sprawa otwartości, na tej definicji otwartości wyspy. Przed Muzeum Architektury był zrobiony przez jakiś czas w poprzednim roku taki eksperymentalny bar, tam podawano piwo, były takie z tektury się ciska, można było sobie poleżeć, nie wiem, czy... Jak? Polegiwasz, tak. To jeżeli kiedyś tam państwo zostaliście po 23, jak ten bar się zamykał, to bardzo szybko przychodziła Straż Miejska i wlepiała mandaty tym, którzy jeszcze nie dopili piwa, bo bar już był zamknięty. No ja mam to szczęście, że akurat zdążyłem piwo słuchać do plecaka, odmówiłem przeszukanie, no i nie dostałem mandatu, ale jakby to jest osobna sprawa. Jeśli chodzi o funkcję, bo chciałem mówić też o tym, ja rozumiem, że nie możemy mówić o kontekście całej wyspy, ale na litość nie mówmy o tym, że będziemy dyskutować o kamienicy bez myślenia o kontekście, to jest ważne, to jest błąd w sztuce, oderwać całą kamienicę od wyspy. Ta kamienica ma funkcję mieszkaniową, dlatego że tam była zabudowa mieszkaniowa przed wojną. Ta funkcja mieszkaniowa ma uzasadnienie historyczne, które dzisiaj nie jest uzasadnione aktualnym kontekstem, bo wojna zamieniła wyspę z kwartału mieszkaniowego w park. I w związku z tym musimy zmienić tę funkcję, dlatego że ten cały konflikt o picie, o hałas się bierze właśnie z tego, że funkcja mieszkaniowa tego budynku jest nieaktualna. I wreszcie odnośnie, i w sumie dlatego ten hotel też tam nie pasuje, nie? I jeśli chodzi o przykład tego, że się da zrobić to w sensie takim publiczno-prywatnym czy ekonomii społecznej, to jest taki bardzo dobry przykład w Warszawie. Jest taka fundacja Centrum Cyfrowe, które dostało kamienicę od miasta. Na dole jest restauracja bardzo często uczęszczana, a na górze są przestrzenie takie do pracy wspólnej, coworkingowe dla różnych ludzi nad projektami i tak dalej. Rozwija się to świetnie. Uwarunkowania są takie, że oni się utrzymują, mając relatywnie niski czynsz, a bardzo niski w stosunku do lokalizacji. I to działa, służy mieszkańcom i chora. To tyle mój głos. Dziękuję bardzo. Tutaj pan radny Macała się wkłada. Henryk Macała, przedstawię się jako animator kultury. Ponieważ bardzo wiele tutaj słów krytycznych padło na temat funkcjonowania działalności
ośrodków kultury, domów kultury, czy ośrodków działań społeczno-kulturalnych, ponieważ to nie jest tematem, nie chcę tego tematu rozwijać, ale osoby, które mają tak fatalistyczne opinie na temat jakiegoś ośrodku, chętnie się z nimi spotkam i porozmawiam naprawdę w miejscu konkretnym, tam gdzie można wiele pokazać, co się robi, jeżeli chodzi o działania kulturalne na rzecz mieszkańców. Natomiast też dla mnie takie jakieś opinie, że można stworzyć dom kultury czy ośrodek kultury, który się sam utrzyma, to uważam, ten człowiek niewiele ma do czynienia z tymi działaniami i chyba nic w plecie nie zrobił, jeżeli chodzi w tej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z sali? Ty się chcesz ustosunkować, ale nie masz mikrofonu. To ja również także odpowiem, ja również chętnie porozmawiam po debacie i opowiem, jak takie rzeczy można robić. Dziękuję bardzo, tutaj się pan zgłasza. Krzysiek Jarząb, ja mam pytanie do pana Bartłomija i częściowo do pana dyrektora Sutryka. Mnie zastanawia, czy bardzo się cieszę, że ruszają konsultacje społeczne. Natomiast się boję, że może być podobnie tak, jak było w prezentacji u pana Medekrzy, że grom ludzi, o których wspomniała pani Joanna, którzy na co dzień korzystają z tej wyspy, albo nie będzie w ogóle wiedziało o konsultacjach, a nawet jeżeli będzie wiedziało, to nie będzie chciało w nich wziąć udział, bo znają, że ich głos zostanie zlekceważony. I mam pytanie, czy państwo przygotowali jakieś działania promocyjne, znaczy czy państwo w ogóle poza tym, że organizują konsultacje, czy na przykład wyjdziecie do tych ludzi, czy są przewidziane jakieś, nie wiem, badania socjologiczne na wyspie, informowanie w ogóle tych ludzi, którzy na co dzień pojawiają się na wyspie, o tym, że te konsultacje ruszają w poniedziałek. Tak jak mówiłem, chcemy dotrzeć do użytkowników wyspy, chcemy dotrzeć do osób, które mieszkają, funkcjonują, żyją dookoła wyspy i zależy nam na tym, żeby zidentyfikować jak największą grupę interesariuszy, którzy mogą chcieć tutaj się wypowiedzieć. To jest nasze zadanie, zadanie, na którym zamierzamy się skupić, zadanie, które będziemy skutecznie realizować. Właśnie mam pytanie, na czym będzie polegała skuteczność realizacji ze znalezieniem tej grupy docelowej? Przyznam się szczerze, nie bardzo rozumiem pana pytanie z kolei. Znaczy, bo chodzi o to, że na pewno informacja o tym, że ruszają konsultacje społeczne, będzie na stronie urzędu, będzie na stronie portalu, który włączył się w promocję i w informowanie o tym projekcie. Natomiast mnie zastanawia, czy będą jakieś działania w stosunku do tych ludzi, którzy na co dzień korzystają z wyspy, bo ja zdaję sobie sprawę, że w konsultacjach na pewno bardzo aktywnie wezmą udział aktywiści, którzy w tym momencie tutaj pokazują swoje niezadowolenie na temat dotychczasowych konsultacji społecznych i oni na pewno nie zawiodą, oni się pojawią na konsultacjach, nie wezmą w nich udział, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest grom ludzi, którzy na co dzień nie są tak, to są ci ludzie, o których wspomniała pani Joanna, to są klienci jej baru. Ja mogę też jakby do tego pytania. My mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu i kilka tysięcy Erasmusów. I to są wrocławianie adoptowani. Niektórzy zostaną, niektórzy nie. Ale to jest ta grupa docelowa, której moim zdaniem powinniśmy szukać najbardziej i która te informacje powinna też znaleźć. Ponieważ są to też ludzie, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają i są związani często z Wrocławiem tylko przez jakiś czas. Ale to jest nasza taka wrocławska promocyjna grupa najsilniejsza. To są nasze billboardy, to jest nasza promocja, to jest wszystko to, o co powinniśmy zadbać. Więc ja w tych konsultacjach chciałabym zobaczyć, że te grupy zostaną w tych konsultacjach uwzględnione. Czyli apeluję, studenci ponad 100 tysięcy i kilka tysięcy Erasmusów, którzy się zmieniają co pół roku. To jest wszystko. Pan dyrektor. Jeżeli można, w uzupełnieniu tego. To oczywiście nie jest tak, że ktoś planuje jakąś dużą akcję outdoorową, prawda? Będziemy teraz billboardować miasto. Nie, ale jakby pan mi pozwolił skończyć. Będziemy stosować, i o tym mam wrażenie, była mowa, tak? Pewne konwencjonalne, wydawałoby się dzisiaj konwencjonalne i współczesne i powszechnie dostępne środki komunikowania o tym. Takimi środkami są oczywiście media
społecznościowe. Mam wrażenie, że te procesy będą zresztą przebiegały równolegle, bo zarazem, bo zarówno my będziemy o tym informować i komunikować te rzeczy poprzez portal, a Państwo pewnie również, bo to w Waszym interesie także leży, będziecie dość szeroko komunikować te wszystkie informacje i kolportować poprzez media społecznościowe. Tego bym się nie bał. Wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy będą chcieli się dowiedzieć i wziąć aktywny udział, wezmą udział. Natomiast jest jeszcze jedna uwaga natury ogólnej. Otóż wszystkie dane, także nasze badania, które prowadzimy, wskazują na to, że w ogóle siada nam poziom partycypacji obywatelskiej, rozumiany jako pewne aktywne uczestnictwo i chęć współdecydowania o czymś. I teraz internet oczywiście jest dość wygodny i komfortowy, tak? Ponieważ siedząc wieczorem przed internetem, można powiedziałbym w dość łatwy, niezobowiązujący sposób albo kogoś zahejtować, albo komuś dać lajka, albo wygłosić jeszcze jakąś opinię. Nam chodzi o to, żeby, i mam nadzieję, że te konsultacje i ten dialog doprowadzi również do tego, że jeszcze więcej obywateli Wrocławia będzie chciało zrobić ten krok kolejny, tak? To znaczy będzie chciało w sposób aktywny, wychodząc jakby poza ten komputer i poza to środowisko wirtualne, razem z nami zauczestniczyć w robieniu tego, co zamierzamy tutaj wspólnie zrobić. Tak więc myślę, że będziemy w stanie wszyscy razem, jeżeli będziemy ten proces równolegle prowadzić, skutecznie dotrzeć do wszystkich tych, którzy są zainteresowani. Też odrzuciłbym taki mit, że musimy zainteresować wszystkich. Nie, będą tacy, którzy będą to mieli, nie będą tym zainteresowani. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, powoli będziemy kończyć. Ja zaraz jeszcze przekażę Krzemkowi kierowanie na ostatnie szóste, ale radny Piotr Ule się zgłaszał. Bardzo proszę, krótko. Zrobię co w mojej mocy, żeby było krótko. Po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że uciekamy od tej dychotomii, że albo będzie miejsce, które umownie nazywamy Społecznym Domem Kultury, a z drugiej strony apartamentowcem albo hotelem, bo tych rozwiązań pośrednich jest naprawdę sporo i bardzo się z tego powodu cieszę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, swoją drogą, nawet w środowisku grupy inicjatywnej są wątpliwości, co swoją drogą dobrze o tej grupie świadczy. Czy znajdą się zainteresowani, żeby obiekt wypełnić, zarządzać, utrzymać i to bardzo dobrze, że tego typu wątpliwości są, bo to też świadczy o pewnej refleksji. Dodatkowo ja się bardzo cieszę, że mamy tutaj przedstawicielkę bardzo lokalnego tam biznesu. Jak się okazuje, lokalny przedsiębiorca może również przyjść w sukurs w stronie społecznej. Niektóre portale piszą, przedsiębiorców nie warto do tego zapraszać. To jest informacja o tym, że wręcz przeciwnie. Na sam koniec ja tylko taki dodatkowy wątek chciałbym do tego zmieścić, to znaczy o przyszłości tego miejsca będzie decydowało również otoczenie. Warto zwrócić uwagę na bardzo wartościowy pomysł o tym, że warto tę wyspę Tamkę, która właśnie jest w tym momencie w tym procesie prymatyzacyjnym, połączyć na przykład kładką z wysłą Piasek, tak żeby zwiększyć atrakcyjność jednej, drugiej, trzeciej wyspy, tak aby też ta przestrzeń była bardziej publiczna. I na sam koniec tak może lekko z przymrużeniem oka. W jaki sposób używali Państwo, używacie i zamierzacie? Chcielibyście, żeby była używana przez Państwa wyspa Słodowa? To takie może osobiste pytanie, ale też wiele powie na podsumowanie tej dyskusji. Dziękuję. Ja myślę, że zanim padną odpowiedzi na to pytanie, to... Ostatni głos z sali. Dobry wieczór, Aleksandra Zinkiewicz. Niewdzięczna trochę rola mówić tutaj jako ostatnia, tym bardziej, że mam takie tendencje do rozwlekania się. Więc ja chciałam tak nawiązać do tego, że na Nadodrzu rzeczywiście jest nasycenie różnymi ośrodkami kulturalnymi i generalnie dużo się dzieje. Oczywiście to jest prawda, tylko to są dwie różnice główne między tym, co już tam istnieje, a tym, jakby co tutaj grupa inicjatywna proponuje. To znaczy po pierwsze, te ośrodki, które już są, nie są zarządzane w ten sposób, jak my proponujemy, czyli nie są to zarządzane oddolnie, partycypatywnie, z uwzględnieniem zasad ekonomii społecznej. To jest pierwsza różnica. A druga różnica jest taka, że te miejsca zazwyczaj są tak trochę z boku, są na przykład w podwórkach, więc jeżeli się on nie wie o takich miejscach, ciężko tam tak naprawdę trafić.
Wyspa Słodowa jest super, dlatego że jest w centrum miasta, jest widoczna z każdego miejsca dookoła, łatwo tam dojść z każdej strony, a ponadto wyspa po prostu już teraz ma bardzo wielu użytkowników, czyli no, potencjalnych użytkowników również działań, które miałyby miejsce w kamienicy. I to jest taka przestrzeń po prostu, która niesie ze sobą olbrzymi potencjał, jeśli właśnie służyłaby mieszkańcom. Dlatego my będziemy to bardzo mocno podkreślać i postulować. I jeszcze na zakończenie chciałam dodać troszeczkę jako ostrzeżenie. Był taki dom kultury przy placu Piłsudskiego na Karłowicach i tam miało również miasto lepszy pomysł, to znaczy, żeby sprywatyzować ten obiekt, a dom kultury, który był odwiedzany przez mieszkańców, był w sercu Karłowic, po prostu przeniesiono tak naprawdę na inne osiedle. W tym momencie obiekt, który jest wpisany do rejestru zabytków, jest niszczony przez obecnego właściciela. Tam są przepychanki dotyczące tego, co tam miałoby być. Inne zdanie ma konserwator, inne zdanie ma inwestor. No jest pad po prostu. I tak naprawdę miasto już w tym momencie nic nie może za bardzo zrobić, bo nie jest właścicielem tego obiektu, a możliwe, że po prostu on zostanie zdewastowany. Dlatego apelowałabym z tego miejsca, żebyśmy nie popełnili takiego błędu przy kamienicy na Wyspie Słodowej 7. Dziękuję. Dziękuję bardzo i myślę, że to już ostatni głos sali. Tak, to może teraz byśmy poprosili tak. O podsumowanie. I teraz bardzo proszę, kolejno od mojej strony, od Rolanda Zaryckiego, proszę i proszę pamiętać o pytaniu, które zadał Piotr Ule. Tak jest, to ja właśnie zacznę może od pytania i odpowiedź będzie banalna i krótka. Ja głównie używam Wyspy Słodowej, żeby porozmawiać tam ze znajomymi. No to takie naturalne miejsce, często jest się po prostu w pobliżu, miło się przejść na spacer, w lecie posiedzieć na trawie, porozmawiać, wieczorem się czegoś napić, więc to jest jakby naturalne. Kiedyś w młodości używałem też w innych celach, ale powiedzmy teraz w takich. I teraz, no ponieważ to podsumowanie, to pozwolę sobie lekko odbiec od tematu już konkretnie kamienicy i tak ogólnie powiedzieć, nawiązać troszeczkę tutaj do tego, co powiedział dyrektor Jacek, że spada poziom tej partycypacji. To jest bardzo niepokojące i wydaje mi się, że winę za to ponosimy wszyscy. To znaczy, to nie jest tak, że magistrat jest zły i dlatego partycypacja spada. Tylko po prostu zmienia się troszeczkę kultura, zmieniają się nasze zwyczaje, zmienia się nasza perspektywa i to wszystko niestety biegnie w takim kierunku. Co można byłoby zrobić? Wydaje mi się, że na pewno można byłoby uczynić te procesy konsultacyjne czy procesy rozmów bardziej transparentnymi i tak jak na początku sygnalizowałem, takimi, w których widać sprawczość. To jest kluczowa sprawa, to znaczy świat przyspiesza, ludzie mają coraz mniej czasu, więc nie angażują się w rzeczy, co do których nie wiedzą, czy będą miały jakikolwiek efekt. Więc jeżeli byśmy byli w stanie zagwarantować jakąś sprawczość, oczywiście nie to, że zostanie wypełniona wola każdego, kto weźmie udział w konsultacjach, bo to nie o to w konsultacjach chodzi, ale jeżeli byśmy przynajmniej uczynili przejrzystym proces decyzyjny, który następuje po konsultacjach, to więcej osób, wydaje mi się, byłoby skłonnych wziąć udział w takich konsultacjach. Ale ja myślę, i to już jakby też właśnie na zakończenie, myślę, że cały ten przypadek Wyspy Słodowej 7 i tej kamienicy byłoby fajnie, gdyby stał się taką naszą nauką, taką wspólną nauką i władz miasta, i urzędników, i mieszkańców, taki proces, przez który wspólnie przejdziemy, może ramię w ramię właśnie i sobie porozmawiamy, ustalimy, może będziemy wszyscy, może nawet się tak skończy, że wszyscy będziemy z tego jakoś zadowoleni. No a tutaj, żeby na koniec jeszcze może trochę oliwy do ognia dolać, to powiem, że przed nami czeka znacznie większe wyzwanie i to jest może trochę też pytanie do organizatorów obecnych konsultacji, czyli kiedy ogłosimy konsultacje dotyczące programu Europejskiej Stolicy Kultury, dlatego że tam zostanie wydane znacznie więcej pieniędzy. Mniejsza z tym, co ja na tym... Co ja z tą wyspą mieszkam na Autoszynie czasami rowerem, przyjeżdżam, generalnie nie mam czasu, chociaż pewnie chciałbym. To tyle, jeżeli chodzi o mój sposób użytkowania tego miejsca. Natomiast troszeczkę nawiązując do tego, o czym wspomniał pan Roland, ja przede wszystkim rzeczywiście chciałbym, aby poprzez tego typu działania, tego typu dialogowanie, konsultowanie, ten poziom partycypacji, który kompletnie jest uzależniony od sposobu zachowania strony publicznej, rósł. Rósł we Wrocławiu i rósł w Polsce, ponieważ on jest dzisiaj mały,
wręcz spada, tak jak powiedziałem. Także chciałbym, abyśmy się poprzez tego typu działania jakoś tam wzajemnie pobudzali. To nie jest tak, że miasto i jego urzędnicy są, proszę Państwa, omnipotentni. To nie jest tak, że wiedzą najlepiej, to nie jest tak, że nie chcą słuchać. Są gotowi na rozmowę, wszystkie moje koleżanki i koledzy naprawdę są gotowi na to, aby debatować i aby szukać najlepszych rozwiązań. My też w tym mieście mieszkamy, my też w tym mieście żyjemy, nam też ta dychotomia, która często towarzyszy różnego rodzaju dyskusjom na my i wy, na urzędników i mieszkańców się nie podoba, my też jesteśmy mieszkańcami, ja się też tu urodziłem, tu wychowałem, tu mieszkam, zależy mi, aby ta przestrzeń miejska i aby jej funkcje również były najlepiej zaprojektowane, jak to jest tylko możliwe, dlatego potrzebne są tego typu dyskusje, bo my się przez to dowiadujemy dużo więcej. Ostatnia rzecz, zachęcałbym do tego, abyśmy w tego typu dyskusjach nie licytowali się, który projekt i który model jest bardziej partycypacyjny, a który mniej, bo mi to trochę przypomina dyskusję o mierzeniu zawartości cukru w cukrze. Otóż na nadodrzu naprawdę jest bardzo wiele cennych, oddolnych inicjatyw, oddolnych, to znaczy prowadzonych przez ruchy obywatelskie. To te ruchy obywatelskie, te organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia programują bardzo fajne, dobrze zrewitalizowane przestrzenie nad Odrza, pobudzając również i zmieniając tą tkankę społeczną tego miejsca. Dlatego nie mówiłbym o tym, że dzisiaj to jest ten prawdziwy partycypacyjny proces i że wszystko inne, co się dookoła dzieje, jest w jakiś sposób kulawe i takim procesem do końca nie jest. Myślę, że to jest zarazem deklaracja. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, gotowi do tego, aby szukać najlepszych rozwiązań. Jak Państwu mówiłem, to miejsce powinno służyć wszystkim. Szukajmy wobec tego największego, a nie najmniejszego wspólnego mianownika dla wszystkich mieszkańców, aby wszyscy mogli się tam czuć dobrze. Pani Joanna Stańczyk. Co ja robiłam na wyspie? Ja jestem trochę starsza. Ale między innymi w ramach działalności pewnej fundacji robiliśmy kino nieme z muzyką na żywo. Między innymi Myslowic, Tymański, Skalpel i tak dalej. I co do przyszłości, to mam nadzieję, że będzie nam dane zrobić to jeszcze raz. Właśnie na scenie z tyłu budynku Wyspa Słodowa 7. A co robimy teraz? Jak użytkujemy? No my robimy jedną z najlepszych miejscówek we Wrocławiu, na którą naprawdę wszystkich zapraszam, bo naprawdę jak Państwo usiądziecie na leżaku 20 cm nad wodą, spoglądając na najpiękniejszy widok we Wrocławiu, to będziecie wiedzieli, o co chodzi z tą wyspą i z tą kamienicą. Wszystkich zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bartek Świerczewski na koniec. Jako użytkownik wyspy, właściwie jako ojciec dwójki dzieci, pełniają funkcję osoby mającej oczy dookoła głowy w kontekście wszystkich wysp nadbrzeżeńskich. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces konsultacji, proszę Państwa, ten proces konsultacji zależy od nas wszystkich. Znaczy my jesteśmy tylko organizatorem tego procesu, natomiast to, jak on będzie wyglądał i jak może wyglądać w przyszłości proces konsultacji, zależy od Państwa, od tego, w jaki sposób będziecie widzieli możliwości ich dokładnego określenia. Właściwie tyle. No bardzo dziękujemy w takim razie za tę wypowiedź i bardzo dziękuję za uwagę i czas, który Państwo poświęcili, żeby wziąć udział w naszej konferencji. Mamy nadzieję, że za niedługo też pojawi się informacja o kolejnym spotkaniu na temat transportu.